Generalnie może o samym założeniu, jak my ogarniamy algorytmy i taki schemat postępowania co po kolei. No to tak, zaczynamy od tego, wysłałem tą tablicę, a tak, są już ludzie, 14. Jak coś, to jest na linki inne, tablica, algorytm. No to tak, od czego my w ogóle będziemy zaczynać tworzenie całego tego algorytmu i tak dalej. Po pierwsze musimy sobie zrobić, poczekajcie, jak to się nazywa, sieć działań. Sieć działań, czyli te takie bloczki, które tam nam pokażą, co po kolei będzie jakby działane, nie? Sieć działań. Jedziemy dalej. Następnym krokiem będzie, no tam wiadomo, dodanie stanów do tej sieci działań. Dodanie stanów. Następnie musimy wykonać coś takiego jak schemat układu wykonawczego. Układu wykonawczego. No napiszę w skrócie schemat układu wyk. Dalej. Czwarty krok to będzie napisanie mikroprogramu. Mikroprogramu. To jest nowa tablica jakaś, czy co? Tak, tak. Linki inne. No i piąty. Masz na kanale linki i inne. Masz link do tej tablicy. Mam rzeczywiście. Dobra. Jak napiszemy mikroprogram, to musimy go zakodować. Też w konkretny sposób, ale to zaraz. Zakodowanie mikroprogramu. Programu. No i ostatni etap to by było tam realizacja układu sterującego. Dobra, zapisać mi już sterując standardowym mikroprogramu w walnym układzie sterującym. No dobra, na razie zostawmy te 5 kroków, bo tam będziemy tylko jedyne co mogli zrobić, to po prostu łączyć i tak dalej, ale raczej nie będzie rysowania tego całego układu w tym na kartce, bo to by było przerażające absolutnie i okropne. Ok, od czego w ogóle najlepiej jest zacząć nasz. Ok, jeszcze chwila. A dobra, tu nie mamy żadnego na początku narysowanego. Od czego najlepiej jest zacząć naszą sieć działań? Pierwsza rzecz, która występuje zawsze, to jest zerowanie ACK. I ono zawsze występuje samodzielnie, więc ja sobie lubię zawsze zacząć od tego, żeby na pewno o tym nie zapomnieć. Zerujemy ACK i zawsze po tym bezpośrednio będzie sprawdzenie synka. Synk. Jeżeli ten synk jest 0, to wracamy nad ACK. A jeżeli ten synk jest 1, to rozpoczynamy działanie programu. Od tego zawsze zaczynamy, żeby na pewno o tym nie zapomnieć. Drugim krokiem, jaki ja sobie lubię robić, to jest ogarnięcie sytuacji, którą my mamy wykonać. To, co my tutaj mamy zrobić, to dodać 4-bitowe słowa kolejno i one są zapisane w kodzie znak moduł, a wynik przedstawić w kodzie U2. Czyli jak działa znak moduł? To gdzieś tu na boku będę robił. Znak moduł działa tak, że będzie jeden bit znaku, to będzie albo 0, albo 1, czyli to będzie znak 0 albo 1. No i tutaj będziemy mieć, tam było 4-bitowe słowo, tak? No i tu będą 3 bity odpowiadające za liczbę. To jest Z, jak znak. Czy ktoś mógłby wyłączyć mikrofon, bo strasznie szumi? Chyba, że to po prostu słuchawki mi szumią. Nie, ktoś chyba miał włączony mikrofon. Dobra, kozak. No i tutaj będą 3 bity odpowiedzialne za liczbę. No i teraz, jak my takie coś musimy, my taką liczbę zapisaną w tym znak module musimy zamienić na kod U2. Generalnie pojawiają się dwie opcje. Albo możemy najpierw do siebie dodać liczby w znak module i wynik przetransferować na U2, albo od razu z znak modułu na U2 i dodawać do siebie już liczby w U2. Ja się zdecydowałem tutaj na zrobienie tego w U2 z bardzo prostego powodu. U2 liczby dodajemy do siebie no tak jakby po prostu, nie? Że dodawanie no to jest po prostu dodanie odpowiednich bitów. Znak module nie działa to już tak prosto, tam by trzeba było porównywać, czy liczba jest dodatnia, czy ujemna, czy ta ujemna nie jest większa przypadkiem i tak dalej. To już by było trudniejsze. Dlatego najlepiej według mnie w tym zadaniu byłoby zrobić tak, że najpierw sobie po wejściu zamieniamy te liczby na U2. Dlatego rozkminiamy, jak zamienić liczbę znak moduł na U2. No i to, co przychodzi do głowy, no to wiemy, że tak. W zależności od tego, czy Z będzie 0 czy 1,
to gdzieś tu na boku może rozpiszmy. Ten Z to będzie MSBX. MSB, czyli najbardziej znaczący bit, most significant, czy coś takiego bit. No to jeżeli ten MSB będzie jedynką, to to, co my musimy zrobić, to jest rzecz jasna, dodanie, to jest, dobra, najpierw może dla zera. Jeżeli nie będzie jedynką, no to sytuacja jest bardzo prosta. My w takiej sytuacji nie musimy jakby robić z tą liczbą nic, nie? To będzie po prostu zwykła liczba, taka sama w U2, jak i w znak modu. Tu się nic nam nie zmieni. Więc w tej sytuacji będziemy musieli sobie do jakiegoś tam rejestru dodać tą liczbę. Napiszę, że to będzie rejestr, może trochę szerszy ten bloczek, żeby to było dobrze widać. To, co my musimy zrobić, to do rejestru, który będzie zapewne wyzerowany na początku, jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale no to za chwilę, musimy dodać tą liczbę. Co, jeżeli jakby ten MSB będzie jedynką? Jeżeli on będzie jedynką, no to my po pierwsze będziemy musieli zanegować wszystkie bity poza tym MSB, tak, czyli to będzie, tu generalnie w tym programie, w tym schemacie blokowym, no nie będziemy generalnie pisać wszystkiego, jak to będzie działać w układzie wykonawczym. My tu jedynie sygnalizujemy, że chcemy daną czynność wykonać w jeden albo w drugi sposób. Dlatego co ja tu zapiszę, no to będzie po prostu może, że negacja x-a, czy tam negacja wszystkich bitów poza tym MSB, czyli napiszę, nie wiem, x2, x3, x2, x1, wróć, x2, x3, x1, zanegowane i do tego będzie dołączona jakby z lewej strony to x. Więc może to, co ja zrobię, to ja po prostu napiszę, że tu będzie, kurwa, nie wiem właśnie do końca, jak to zapisać, bo ja napisałem po prostu, że to jest r i tu będzie r plus xu2. I dlaczego tak napisałem? Dlaczego ja tu nie piszę tego, co tam się wykona? Z bardzo prostego powodu, ponieważ ja już wiem na tym etapie, że w schemacie wykonawczym ta cała operacja negacji i zmiany jakby na U2, w sensie no, zmiany liczby ze znak modu na U2, wykona się, nie wykona się synchronicznie, ona się wykona kombinacyjnie w taki sposób, że działanie zegara nie będzie miało na to wpływ, czyli ona od razu będzie zmieniona na U2. I generalnie, jeżeli będziemy mieć sobie jakieś tam bramki, typu właśnie na przykład multiplexer, powiedzmy, to multiplexer działa tak, że tu nie ma żadnego jakby sygnału zegarowego. To, co na multiplexer wejdzie, wykona się od razu. Tak samo będzie działać sumator. To, co na sumatorze wejdzie na wejściach, czyli tu, to wyjdzie od razu na wyjściu. Tu nie potrzeba żadnego sygnału zegarowego i jego nie ma. I takie operacje, które wykonują się od razu, w zasadzie ciężko jest jakkolwiek zapisać w takim schemacie, bo później i tak nie będziemy tego uwzględniać w stanach. Ale dobra, zostawmy może na razie tak, jak jest, żeby tylko zaznaczyć, że to my to będziemy wykonywać. Napiszę w takim razie tu na razie, że sprawdzamy, czy MSB jest równe 1. No i jeżeli nie jest, no to będzie dokładnie to samo, co po lewej. To zmarzę. No to wykonamy dokładnie tą operację, która tutaj się pojawia. Jeżeli MSB będzie jedynką, tak, no to my do rejestru musimy zapisać oczywiście blok kwadratowy, bo to nie warunek. Do rejestru będziemy zapisywać rejestr dodać x w U2. No a co tutaj będziemy robić, no to będzie rejestr dodać x. I teraz jeszcze to, co ja na przykład lubię robić sobie w trakcie już pisania tej sieci działań, to jest rozkmina, jak będzie wyglądał układ wykonawczy, czyli jakieś takie założenia, jakich ja w ogóle elementów będę potrzebować. No i generalnie no na pewno będę potrzebować tak, jakiegoś rejestru, do którego ta liczba będzie zapisywana, czyli będzie jakiś sobie rejestr. No i ja planuję zrobić coś takiego, że pojawi nam się sumator, i ten sumator po prostu będzie
szedł do rejestru, wynik sumacji będzie podawany do rejestru. Tutaj będzie poprowadzona szyna też na sumator, dlatego, no dlaczego to zaraz może o tym za chwilę. No i tutaj będzie podawana ta liczba W2, czyli XU2. I dlaczego tak robimy? Dlatego, że tu na początku będzie sobie 0, więc tu będziemy dodawać 0, czyli jakby do rejestru będziemy w stanie zapisać jedynie pierwszą liczbę w U2. Przy drugim obiegu na erze zapisana będzie już liczba ta pierwsza, więc tutaj ona się będzie pojawiać, ta x1, nasza pierwsza liczba, wejdzie na tą szynę danych x2, od razu się doda, bo to jest niesynchroniczna operacja, czyli tu już pojawi się x2 plus x1 i wykonując load na erze, tu się pojawi x2 plus 1. I to już będzie ten nasz wynik, którego my potrzebujemy. Dlatego takie jest założenie i do tego będę dążyć też w sieci działań. Właśnie dlatego moim zdaniem fajnie jest mniej więcej rozkminić sobie na początku, jak będą tego typu elementy wyglądać, żeby wiedzieć, do czego my dążymy. Czyli tak, czyli wiemy już, że będzie jakiś rejestr, więc ten rejestr na początku sobie wyzerujemy. Do rejestru podajemy 0. I teraz dlaczego nie łączę tego z ACK? Dlatego, że wszystkie pętle ACK i SYNC muszą być jakby zamknięte w ten sposób, że od synka 0 idziemy nad ACK 1. To jest taka pętla. W teorii nie zmieniłoby się za wiele, jeśli byśmy cały czas zerowali rejestr, ale myślę, że nie ma to jakiegoś tam sensu. W sensie Raczyk mówił z jakiegoś powodu, dlaczego tak nie robimy. Ale no. Wiem, że trzeba zrobić w ten sposób, że oddzielnie sobie ACK zerujemy. Nie musi tu być taka pętla. No dobra. Następnie, kiedy my już sobie zapiszemy do tego rejestru te liczby zakodowane w U2, tutaj w zasadzie też będzie zakodowana w U2, tylko że to będzie ta sama liczba, ale no to jest nieistotne. To my musimy podać informację, że OK, wykonaliśmy już z naszej strony wszystko, co było potrzebne. A skoro tak, to ustawiamy ACK na 1. ACK na 1 daje informację taką, że my skończyliśmy ze swojej strony operację na danej liczbie. Tak? I teraz czekamy, aż odbiorca odbierze od nas tę liczbę. Czyli tak długo, jak synk będzie jedynką, my nie możemy zmienić tego wyjścia, bo dana osoba odbiera od nas liczbę. Jeżeli będzie zerem, no to jakby zamykamy pętlę pierwszą. Pobraliśmy pierwszą liczbę, daliśmy informację, że pobraliśmy. Odbiorca dowiedział się, że OK, pierwsza jest pobrana. Zmienił synk na 0. Skoro zmienił synk na 0, to my kończymy całą operację wracaniem ACK na 0 i kończy się pierwszy cykl pobraniowy liczby. I teraz tak, to może się wydawać dziwne, że tutaj dajemy ACK na 1, tutaj dajemy od razu zaraz potem ACK na 0, ale jest to konieczne z takiego względu, że my nie możemy tak długo, jak nie zamkniemy jednego cyklu pobrania informacji, pobrać drugiej liczby, a mamy je pobrać szeregowo. Najpierw jedna, potem druga. Tak, bo z tego samego 4-bitowego wejścia. Więc znowu wykonujemy całą pętlę ACK. Tu jest wyzerowanie, sprawdzenie synka, ACK na 1, synk na 0. I znowu ACK na 0, czekamy aż synk będzie jedynką. Jeżeli jest zerem, to zamykamy pętlę. Jeżeli jest jedynką, to znowu wykonujemy tą naszą operację stąd. Czyli ja to może po prostu skopiuję. OK, w ten sposób. Ej, a czy ta operacja to w ogóle jest jakby konieczna? No bo właśnie. W sumie właśnie nie jest. Właśnie nie jest. Ale możesz pętlę zamknąć już jakby do samej góry praktycznie w tym miejscu. Znaczy, wtedy ci się będą wykonywać cały czas to samo. Tak, tak. Ale nie wiem, właśnie chodzi w ogóle o to, czy to must signify, ten MSB jest w ogóle potrzebny. Nie, no właśnie. Jakby XU2 jest, jak jest dodatnie, to jest to samo. A tam po prostu, nie można było dać chyba komentarz, że zamiana jakieś te no właśnie. Tam dzieje. I tu powiem szczerze, że nie wiem do końca, z takiego względu, że wiem, że na laboratoriach, jak się nie zaznaczyło, że coś jest wykonywane, nawet jeżeli to było wykonywane asynchronicznie, to pojawiał się jakiś komentarz. To parę sytuacji słyszałem, że nie wiem, nawet jeżeli było mnożenie przez 6, to
które też jest operacją taką asynchroniczną, nie? No bo to wykonywane jest na sumatorach. Mamy sobie mnożenie przez stałą, to jest jakaś tam sekwencja kilku sumatorów i ona no, wygląda powiedzmy mniej więcej tak, to będzie akurat mnożenie przez 3. Ale no właśnie problem się pojawia taki, że mimo, że to jest asynchroniczne, to wiem, że w paru grupach laboratoryjnych pojawiło się coś takiego, że w tej sieci działań powinna pojawić się informacja o tym, że my tu wykonujemy mnożenie przez 6. Znaczy wiesz, ja na przykład miałem tak na labach, że jak dałem jakiś tam komparator, to mówił mi, żeby tego nie wstawiać, bo to jest właśnie ten, że to nie jest synchroniczne, tylko no nieważne. Okay. No i dobra. Że lepiej jakiś komentarz, po prostu gwiazdkę dać chyba, no ale no nie dobra. Wiem, to też tak w sumie... To my możemy tak w sumie zrobić. I tak do tego byśmy doszli, że tutaj nie powinien się pojawić, bo my to realizujemy asynchronicznie, więc tak jak mówisz, w sumie możemy od razu tutaj wrzucić, że do rejestru będzie ładowany rejestr plus liczba w U2. Taki może ten. I faktycznie może lepiej będzie dopisać po prostu komentarz, dlaczego to tak wygląda i jaki my mamy pomysł na układ wykonawczy. Ale właśnie też z tego względu ciężko jest to ocenić, bo my w teorii najpierw powinniśmy wykonać sieć działań. A generalnie zasada jest taka, że sieć działań ma nam służyć do stworzenia układu wykonawczego, a nie odwrotnie, ale no niestety w technikach cyfrowych często tak jest, że to, co robimy, później się okazuje, że to w sumie nie ma największego sensu. Zresztą na samych prezentacjach u Raczkowskiego było tak, że on tam dawał prezentację, robił coś i nagle mówił, że nie, ale to generalnie nie działa, bo trzeba tu coś zmienić. I się cofał i pokazywał, że o, coś tam trzeba zmienić. Więc ja też pokazuję podejście, jak można to tworzyć i do czego później można, do jakich informacji dojść i jak to zmienić. Ale no dobra, zostawmy już tak, jak jest. To będzie W2. I teraz tak, tutaj mamy zapis drugiej liczby. No i kiedy my już zapiszemy drugą liczbę, no to w zasadzie będzie koniec naszego programu. Dajemy ACK na 1, że jest zakończony. Dajemy, czekamy aż sens będzie 1, które da nam informację, że liczba została pobrana. W sensie czekamy aż sync będzie 0, nie 1. Przy 1C jest zapętlenie. No i kiedy sync będzie 0, to my kończymy cały program. No, słuchaj, czy można na przykład załadować dwie liczby za pomocą tego licznika? Myślę, że jest pierwsza liczba, prawda? Licznik jest tam dekrementowany i pobieramy drugą liczbę. W zasadzie tak, w zasadzie by tak można by było zrobić, z tego co mi się wydaje. Chyba trudniej, tak? By było. Jeszcze licznik tak. By dochodził. Tak, zrobimy zaraz sobie inne zadanie, gdzie tam było dokładnie i to, w sensie tak, na dwie liczby moim zdaniem nie ma co tracić czasu na liczniki i rozkminę ich, no bo to są tylko dwie liczby, to będą tam dwa sygnały ACK, a teraz poczekaj, egzamin, wkleję co będziemy zaraz robić, to może będzie wiadomo o co mi chodzi. Mamy sobie też coś takiego. I tutaj już mamy cztery sumy. Zresztą oni tam na dole nam nawet narysowali fragment sieci działań, i tam też było coś takiego jak licznik. Więc takie coś faktycznie lepiej będzie realizować na liczniku. Mamy aż cztery te sumy do policzenia. Ale myślę, że pobranie dwóch liczb jak najbardziej można by było zrealizować w ten sposób. No i widzicie, że to się sprowadza w zasadzie tylko do układów sync i ACK, bo większość rzeczy będzie realizowana asynchronicznie. No więc teraz jak zrealizować ten układ, który tutaj się pojawił? A, no i oczywiście przydałyby nam się jeszcze stany, ale może o stanach za chwilę. Narysujmy ten układ wykonawczy. Układ wykonawczy. Wykonawczy. No więc tak, mamy sobie jakieś wejście i na tym wejściu jest podawana liczba x. I tak jak my mówiliśmy, musimy ją najpierw przekonwertować na U2. No i w jaki sposób to właśnie będziemy robić? To ja zdecydowałem się zrobić, jak robiłem to zadanie wcześniej, to wybrać jeden multiplexer. To jest multiplexer. Na wejście sterujące podać mu MSB, czyli to jest jakieś MSB. A tak, na wyjście dla zera będzie dokładnie to samo, czyli tutaj mu podać tą liczbę, a dla jedynki będzie negacja, czyli no to będzie ciężkie do oznaczenia. Tu po prostu narysuję taką kropkę i negacja.
Tak? Czy każdy rozumie dlaczego? To jest to, ten fragment, w którym decydując po najbardziej znaczącym bicie, decydujemy się, czy negujemy wszystkie bity, czy nie. Następnym krokiem będzie oczywiście... To na tym wykładzie było coś takiego, że tam trzeba było policzyć moduł i to można zrobić na ksorach też. Tak, że wtedy... to moduł, a negacja to chyba... No ale jak zamieniasz znak moduł na U2, no to jakby... A nie, dobra, racja. To też w sumie... Moduł po prostu robisz negację i dodajesz jeden i zostawiasz ten pierwszy bit jako jeden chyba, nie? Tak. No tak, można by to też było w sumie na ksorach zrobić. No okej, okay, to możemy później spróbować zrobić na ksorach. Dokończę może to, co teraz zacząłem już, bo to sprawdzałem, że coś działa generalnie. Tutaj jakby trzeba jeszcze... Dobra, nieważne, nie wiem. Jakby ta metoda na ksorach też jest fajna, bo ona działa w obie strony po pierwsze i zmienia i neguje. Po pierwsze ona neguje, ona zmienia znak moduł na U2, a oprócz tego no jakby można ją modyfikować i w bardzo prosty sposób zmieniać wszystko na wszystko. No dobra, to zaraz ją pokażemy. Dokończę tylko to z tym multiplexerem. Ja zaraz... nie pamiętam, jak działa multiplexer. A, dobra. To jest tak, że tu jest sobie wejście. Trzeba na wejście dać, to nie? I w zależności od... A, dobra. I on wybierze wtedy tą wartość. Dokładnie. I a teraz co to jest? Sobie. Czekaj, to na jedynkę wchodzi wtedy zanegowane x, a na zero chodzi... Okej, okay, dobra. Tak, tylko takie, że jak tu jest 4-bitowa liczba, to tutaj wchodzą tylko te 3 bity, a ten jeden sobie leci tutaj. I one się negują, a tutaj jest sklejanie znowu. Jak jedynka, no to będzie git. Jak zero, no to też git W2. Okej, okay. I później trzeba dodać jeden jeszcze, tak? Dokładnie. I teraz to pamiętam akurat właśnie też z wykładów, że to można było zrealizować tak, że będzie pojedynczy sumator. I tą jedynkę można po prostu wziąć z MSB i wrzucić na ten bit taki przeniesienia czy czegoś takiego. Tu jest takie coś. No wtedy to właśnie doda tą jedynkę na koniec. Dobra, no i tak wygląda ten początek. Tutaj już się pojawia jakby 4 bity. To jest znaczek C. A. To jest C, tak? Tak, to jest znaczek C, że przeniesienie. I generalnie jeszcze co do tych bitów, to będziemy za chwilę rozkminiać, ale no, na razie załóżmy, że tutaj idą 4. Za chwilę się okaże, że to będzie chyba trochę przymało, no ale to za chwilę może. No i dobra, i ta liczba ma nam wejść do jakiegoś rejestru. Ten rejestr mają przechwycić, to przechwycenie i zaraz wszystkie tam sygnały sterujące sobie podopisujemy. Dokończmy tylko może rysowanie. Tu się pojawia jakiś rejestr. No i teraz ten rejestr wychodzi nam oczywiście na sumator, bo na początku w tym rejestrze będzie sobie 0, a później się pojawi ta nasza liczba drugi raz, w sensie ta nasza druga liczba. No i jak się pojawi druga liczba, to ta pierwsza się doda do tej drugiej, która się tu pojawi. No i można by w zasadzie jeszcze zrealizować, wiecie, tam wyjście jakieś, nie? Żeby tą liczbę tu przekazać faktycznie. No to ja może to też narysuję gdzieś, że tu będzie nasz Y. A ta sieć działań, co jest narysowana tutaj, to jest dobrze? Jeszcze raz? Ta sieć działań, co tutaj jest narysowana, to tak ma być? No chyba tak. W sensie chodzi mi o to, że... Bo to o liczniku to mówiłeś chyba, że z licznikiem lepiej, nie? No ale jakby... Jeżeli chcesz zapytać... Czekaj, no bo jest jakiś warunek, że sprawdzamy w którymś momencie ten MSB? Nie, po prostu no właśnie, go bierzemy, tak? Tak, po prostu go bierzemy. I właśnie dlatego, że my rozkminiliśmy sobie, jak to zrobić wcześniej, jak to wykonać, dlatego też narysowaliśmy w ten sposób sieć działań, bo... Zobacz, że my tu nie mamy nigdzie sprawdzenia MSB. To wszystko, co tu jest wykonywane do momentu ładowania na rejestr, jest wykonywane asynchronicznie. To się wykona od razu przy zmianie X-ów. Ktoś, co zmienia X-y, to się wszystko tutaj wykonuje. I one się dodają później po prostu z licznikiem. No dobra. Mhm. No i dobra. I teraz co? Tu mamy wyjście. Tutaj mamy sobie 4 bity. No i teraz właśnie, teraz trzeba trochę powiedzieć o szerokości tych szyn danych. Bo generalnie zobaczcie, że jeżeli my sobie weźmiemy najmniejszą liczbę w znak module, czyli 1, 1, 1, 1 i największą w znak module, czyli 0, 1, 1, 1, to po odjęciu też tego typu liczby, to co my otrzymamy, to będzie tak. Tutaj pojawi się 0, tutaj się pojawi 1, 1, 1,
1, 1 i 1. Czyli to będzie liczba minus 8, 12, 14. Minus 14. No w sumie minus 7, po prostu minus 7, nie? Tutaj będzie liczba 14, jak to byśmy do siebie dodali. Tak, bo będzie 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No i oczywiście teraz tak. Jeżeli byśmy zapisywali te liczby na 4 bitach, to tutaj ok, jakby zakres się zgadza, nie? 4-bitowy. Ale w tym miejscu, no już średnio, potrzebujemy aż 5 bitów, żeby zapisać tą liczbę w znak module. Tak? Bo tutaj w zasadzie, żeby w znak module, to też potrzeba dodatkowego z zerem. Więc my musimy mieć 5-bitowe wyjście, nie? Szynę z 5 bitami na wyjściu, żeby móc cały ten zakres przedstawić. No więc tutaj zapiszmy 5 i zobaczmy, jak daleko to sięga. Ta piątka nam sięga aż tu do sumatora. Ale my wiemy, że my nie możemy sumować 4-bitowej liczby z 5-bitową, więc to oznacza, że tu będzie na pewno na wyjściu 5-bitowa. No i tu musimy też to przekonwertować w jakiś sposób na 5-bitową liczbę. No i jak to jest najłatwiej zrobić? Najłatwiej to by było moim zdaniem zrobić tak, że jeżeli tutaj mamy te liczby bez znaku, one są już, no jeszcze nie są w U2. Ej, więc bo ja mam takie pytanie, bo no, jak tam zamieniamy na U2, to chyba nie wystarczy tylko zanegować, tylko trzeba jeszcze jedynkę dodać przy U2. Tak, i to jest robione tutaj w tym przeniesieniu. Tak było też robione, jak była jakaś praca na prezentacji, na wykładzie. I to przeniesienie działa tak, że właśnie dodaje się do tego jedynka. I zobacz, że to będzie działać, bo jeżeli MSB było jedynką, to ona się tutaj doda, wejdzie do C. Jeżeli było zerem, no to nic się nie doda, więc też będzie git. A, okej, okay, dobra. Dzięki. Ty, ale co to za dziwne połączenie w ogóle? To jest jakieś skrzyżowanie w ogóle. Sorry, tu zaznaczmy, jak to leci. To jest rozwidlenie na trzy drogi. To się nie pasuje. No skrzyżowanie, git, prawo Kirchhoffa. No właśnie. No to pa, lecimy prosto na skrzyżowaniu. Przepuść z prawej. Przepuszczamy z prawej właśnie, ale no. I czemu to wchodzi? To wchodzi tu? Po lewej stronie? Już tłumaczę. A, to jest rozszerzenie? To jest rozszerzenie po prostu? Tak, doklejamy. No bo tam powinno być chyba 3. Bo my negujemy. W skali wychodzącej z multiplexera powinno być 3 chyba. No właśnie, nie? Tak coś kminie, że chyba 3. Właśnie tak, też ale... tak się zastanawiam, że w ogóle skąd to się to 4 się wzięło, już jak przepuszczamy tą trójkę tutaj, nie? Już tłumaczę jeszcze raz. Ustaliliśmy już, że zakres musi być 5-bitowy, bo minimalnie będzie minus 14, maksymalnie 14. Jak to zamienimy na U2, to te też będą 14, jakby 5-bitowe liczby. I teraz problem się pojawia taki, że skoro tu na wyjściu jest 5-bitowa liczba maksymalnie, to tu musi być na magistrali 5-bitowa. Skoro do sumatora wchodzi 5-bitowa liczba, to druga też musi być 5-bitowa, więc w tym miejscu musi być 5 bitów. I teraz wiemy, no tak, że MSB... Słuchaj, czekaj. Bo słucham. Patrz. Jeszcze tu nie skończyłeś. Tak. Jeszcze nie skończyłeś. No dobra, może się... Dobra, nie, dobra. I teraz chciałem dokończyć, że skoro tu jest 5-bitowa i tu wchodzi ten jeden bit, to tu musi być 4-bitowa i w którymś momencie musimy rozszerzyć tą ilość bitów. Więc jak to zrobić w znak module, żeby się zgadzało? No wystarczy, że zobaczcie, że jak tutaj mamy odjęty ten znak, jeżeli dobrze mówię, to. Znaczy najłatwiej by już było w sumie po konwersji tego na U2 to zrobić, a konwersja, dodanie tej jedynki tutaj nam nie wpływa jakby na konwersję. Konwersja można powiedzieć, że jest już zakończona w tym miejscu. To czy tam będzie plus 1 czy nie, no to nam nie wpłynie na tą szerokość. No i teraz musimy w którymś momencie rozszerzyć tą liczbę zakodowaną w U2. I jak to jest właśnie najlepiej zrobić? Najlepiej to jest zrobić, dobra, to ok, tu będzie jeszcze w takim razie, jak mówicie, 3. Ale tu będziemy musieli zrobić coś takiego, że tą piątkę zabieram. To doklejenie narysuję trochę wyżej, że ten MSB sobie leci w to miejsce gdzieś tu. Tu idzie sobie ta 3-bitowa liczba,
jest do niej doklejana ta czwórka i teraz tu już jest czterobitowa liczba. Tak, tu się pojawia już czterobitowa liczba, ale my musimy i tak mieć 5. No to W2 teraz wystarczy, że my dodamy 0 albo 1, w zależności czy ta liczba była ujemna czy dodatnia, więc tak naprawdę to się sprowadza do dodania dwóch tych liczb MSB. Bo my musimy rozszerzyć to jakby już w kodzie U2, to jest już kod U2. Więc tutaj możemy napisać, że idzie jedna szyna, no nie ten kolor, idzie sobie druga szyna, tak? To będzie dalej. Ale to, ale, bo ja nie rozumiem trochę, nie możemy dodać po prostu czterech bitów tam z lewej i pięciu z prawej? No nie, sumator będzie krzyczał, że się szerokość danych nie zgadza. Sumator musi mieć tyle samo bitów na jednym i na drugim wejściu. No to... Aha, dobra. I teraz, skoro tu dodamy sobie dwie te same, to to, jest, będzie to już będzie rozszerzenie w U2, więc tutaj się pojawi już pięciobitowa, ok? W ten sposób to będzie działać. Faktycznie tutaj czwórki mogło nie być, no. Tu za wcześnie jeszcze się pojawiło. To po co właśnie jest nam ten znak C? Się o to. Bo dobra. Skoro tutaj już jest pięciobitowa, no to już jest tak jakby przesunięcie, to jest już w porządku. To jest carry, tak. To jest carry, bo my dodajemy chyba jedynkę, bo jak... Tak, to działa tak, że nam doda jedynkę do końca i taka jest konwersja w ogóle liczby, na przykład z NKB na U2, no to my na końcu poza negowaniu musimy jeszcze dokleić jedynkę na końcu, plus jeden jest zawsze. To działa tak, że nam doda jedynkę do tego. No bo jak zamieniamy ze znak modu, to jakby musimy chyba zanegować te wszystkie. Tak, i dodać jedynkę. A negacja w U2 to jest właśnie zanegowanie i plus jeden chyba na koniec. No, poczekajcie. To tak jakby carry dodaje nam jedynkę do końca wyniku, tak? No tak, nie możesz tego dodać w sumatorze tutaj, bo to by ci dodawało zawsze tą jedynkę, a jak to robimy poprzez to carry, to ci doda albo jedynkę, jeśli jest ujemna, albo zero, czyli nie zmieni nic, więc jakby no, do tego jest. No dokładnie, próbuję gdzieś jeszcze znaleźć, powiem, że... Dobra. Tutaj mam przykład właśnie na, jak było, nie wiem, czy to też była konwersja, czy to było chyba liczenie wartości bezwzględnej. Nie, tu właśnie było chyba na U2 mieliśmy konwersję, już wkleję z wykładów fragment, więc jakby się przytrudni, to można cytować. Tu jest dokładnie ta sytuacja. My mieliśmy tutaj jakiś rejestr. I ten ósmy bit był albo zerem, albo jedynką i on właśnie wchodził w to miejsce. I to działało tak, że się dodawało do tej liczby tą jedynkę. I zresztą w logicznym działa to tak samo, więc po prostu to wyjście w sumatorze o nazwie C działa tak, że dodaje nam 1 albo 0, nie? W zależności jaki tam bit będzie. Ej, a co w sumie, jak wyjdzie nam z sumatora 6-bitowa liczba? No bo może chyba. Obecnie ostatnią, ale teraz już nie wyjdzie, bo... Nie, no bo sobie wyliczasz, ile ten sumator musi mieć. Tak. Żeby ci nie wyszło za dużo nigdy. Bo jak wyszło tak, że wyjdzie za dużo, to on obecnie ostatnią, ale jak będziemy mieć już U2 rozszerzone, to obcięcie ostatniej nam nic nie zmieni. Bo my już rozszerzyliśmy o jedną, tak, żeby to rozszerzenie w U2 było, tak jakby wiecie, o jedną liczbę więcej niż U2 potrzebuje, czyli nie wiem, liczba czterobitowa powiedzmy 3, czyli czterobitowe 3 to jest coś takiego, to my rozszerzyliśmy na 5. Jest coś takiego. Jeszcze inny przykład. Dodajmy 7 do 7. Mamy zapisane 7, czyli to jest coś takiego. Dodajemy do tego 7, czyli największe możliwe liczby, jakie możemy dodać. OK, i faktycznie wyjdzie 14, ale tu będziemy mieć dalej to 0, czyli to będzie 0, 1, 1, 1, 0. I się zgadza. Tu już jakby wynik musi być 5-bitowy, dlatego że liczba 14 jest naszą maksymalną. Ale dodajmy coś takiego, co będzie, nie wiem, 5 plus 5. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nie, czy 5 też wyjdzie? Nie, 5 nie wyjdzie, chyba będzie git. 1, 0, 1, tak? Tu będzie 0, 1, 1, 1, 1, 1 i tu jest 0. A nie, to też jest sytuacja, która już jest poza tymi czterema bitami. Co tam można by było dodać, żeby nie wyskoczyć? Dobra, to 2 powiedzmy dodajmy, 2 na pewno nie wyskoczy. Dodajemy dwójkę pięciobitową. I mamy 0,
0, 1, 1, 0, 0. O, i teraz ten bit, no to działa tak, że jak sumator by go obciął. Dupa, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Tam jak 5 plus 5 dodajesz, to tam chyba powinno być 0, nie? W środku. 5 plus 5. Bo teraz ci wyszło, że 5 plus 5 to 14. 1. Tak, tu jest 0, no. Ale czyli sumator obcina z lewej strony, jak ma za długo? No tak, jak ma za długo, to będzie, no. W sensie obcina, no kumasz, o co chodzi, jakby wyszło na 6-bitową, to ją obetnie. Ale my po to to robimy właśnie, żeby nie wyjść poza tę skalę, żeby tu już ustalić, że będzie 5-bitowa. No to nie będzie tak, że jak podasz 2 4-bitowe, to wyprodukuje ci kiedyś 5-bitową. On też wyprodukuje 4-bitową, jeżeli na wejściach były 4-bitowe. Dlatego trzeba tu rozszerzać wejścia. Ale to czemu w ogóle nie możemy zrobić tak? No bo tutaj na tym rysunku do tego sumatora wchodzi nam ta liczba, która jakby bez pierwszego bitu liczba, która jest albo zanegowana, albo niezanegowana. Zależy, czy pierwszy bit jest jedynką, czy zerem, co nie? Gdzie mówisz, że tu, do sumatora? Tak, do tego sumatora tutaj na tym screenie z wykładu. Ale na cała liczba tu wchodzi. 8-bitowa, no. No bo nie, tak kminie, czy nie najlepiej byłoby po prostu przez tego XORa przepuścić wszystko bez pierwszego bitu i wtedy, no. Nie wiem, na przykład jak mamy liczbę 101, no to, to przepuszczamy sobie 010 i dostajemy ją zanegowaną i potem tylko po prostu już do tego rejestru podajemy tą liczbę i jeszcze sobie dodajemy tu tą. Po co się w ogóle bawić z tym sumatorem, bo to wygląda jak coś strasznie skomplikowanego i mało praktycznego. Ale sumator i tak to musi być, bo później dodajesz drugą liczbę, a ten sumator realizuje ci raz, że tą jedynkę, a dwa, że jeszcze tak, dodanie tej drugiej tak, liczby. Tak, ale no mówię na razie o tej sytuacji z wykładu, no bo tutaj wiem, że musi być sumator, ale chodzi o to dodawanie tego C z lewej strony i ogólnie no o to, bardziej o tą procedurę niż to teraz, co jest w zadaniu. Po co my dodajemy to C, zamiast sobie przeprowadzić po prostu pierwszy ten bit z lewej strony? Okej, można by w zasadzie było tak zrobić. Tym, że my jak i tak już mamy sumator, bo będzie nam potrzebny, to możemy to w ten sposób zrealizować. Nie? Jakby. Znaczy, wróć. Nie, poczekaj, do C to musimy, bo dodajemy jeden. I tak musi być sumator. Nie dodasz jedynki do niczego, bo to nie jest doklejenie jedynki z lewej strony. To jest dodanie jedynki. Z lewej to by było plus 16. Okej, bo my musimy dodać jeden. Taki jest schemat zamiany na U2. Po negacji jest dodanie jedynki. Takie zwykłe, nie że doklejenie z lewej. A okej, okay. A dzięki temu, kiedy mamy na początku 0, czyli ta liczba jest dodatnia, to już nie musimy doklejać jedynki i on wtedy jest automatycznie nic nie dokleja, bo jest 0. Dobra, znaczy, to nie ma w ogóle doklejenia, to jest dodanie. To jest zwykłe znaczy dodanie. Dodanie, tak. No, dodanie. No. Dobra. Okej, okay, a czy jak mamy ten, bo tutaj jest w treści, że musi być wynik cały czas, to czy nie powinniśmy jeszcze zapisywać tego do jakiegoś rejestru Y, żeby jak robimy, jak liczymy następne rzeczy, to żeby to zostało gdzieś? Poczekaj, wejście kolejne o 4. Bo w sumie tak zrobiłeś, tylko to nie jest żaden rejestr, a jeżeli miałby być, to chyba musi być też w tej sieci działań i tak dalej. Nie, ale poczekaj, ten rejestr tu jest i on cały czas daje sobie wyjście i to wyjście będzie tak długo. Tutaj, no ale jak już masz drugą, jak już kończysz liczyć pierwsze dwie liczby i zaczynasz następne dwie, no to on się wtedy zeruje od razu. No tak, ale po to jest sens i ACK. Jeżeli mamy sobie sygnały sens i ACK i najpierw są w stanie oczekiwania, potem sens daje informację, że posiada liczbę, ACK jeszcze nic tu nie daje informacji, potem ACK daje, że pobrało liczbę, jest wykonywana jakaś tam sobie operacja i teraz... No mi chodzi o to, że... No ja rozumiem, ale mi chodzi o to, że w tym jakby moment, w którym synk poczekaj, 00 tak, w tym momencie zadanie, bo tam, tym jest, moment. Tam jest to napisane dokładnie ta sytuacja, o której teraz mówicie, tam jest coś takiego, że po zakończeniu obliczeń w jednym cyklu układ otrzymuje na wyjściu wynik. O to mi chodzi właśnie. Ale
No okej, okay, ale to jest w drugim zadaniu. A tego nie ma w tym, co teraz robimy. Aha, a to... I tu nie trzeba utrzymywać tego wyniku. No ja... No, to sorry. Kurde. Następnie oblicza podajesz 6. Tak, o to mi chodziło, no. Gdzie masz ten fragment? Że gdzie utrzymuję? Niżej masz drugie zadanie i w tej drugiej części pod tym... Pod tym obliczeniem. No, masz po zakończeniu obliczeń. W jednym cyklu układ utrzymuje na wyjściu wynik, wartość ile, że do pojawienia się nowego wyniku w kolejnym cyklu. No, wtedy tak. No, ale nie ma tej sytuacji w tym zadaniu, które teraz robimy, nie? No, to jest tylko produkcja wyniku, dlatego mi się wydaje, że jest okej, okay, bo samo sens ACK właśnie działa tak, że tak długo jak jest 1-1, czyli że ACK jest jedynką i sens jest jedynką, to jest informacja dla nas, że w tym momencie liczba jest pobierana. Tak? Jeżeli my ustawimy 1, że to jest gotowe, to jest moment, w którym liczba jest pobierana przez osobę, jakby odbiorcy tej liczby i wtedy, gdy ją pobierze, to daje na 0. I my już wiemy, że okej. Okay. No i to tak działa, więc jeżeli nie mamy podanego, że musimy trzymać tą liczbę do następnego cyklu, no to moim zdaniem to jest okej rozwiązanie, właśnie dlatego, że sam sens ACK mówi o momencie, w którym ktoś chce pobiera liczbę. No wiem, bo ja nie zauważyłam, że to inne zadanie. Jezu, czy wam też się tną te kursory tak strasznie? Tak, dlatego są wyłączone. Po prostu trzeba Aha, jest taka opcja sobie. Dobra. To teraz kolejna rzecz, którą my musimy zrobić. Na wszystkich jakby układach, które się u nas pojawiają, musimy zaznaczyć... dobra, jeszcze najważniejsza rzecz, której zapomniałem. Bestia, sorry, że ci wejdę słowo, ale mam pytanie. Będziesz to montował w Logisimie? No, mogę zmontować. Montowałem to wczoraj, więc drugi raz myślę, że zmontuję. No spoko. Dobra. Jeszcze jedna ważna rzecz w układzie wykonawczym, no to jest oczywiście sens i ACK. I ja go na schemacie zaznaczę jako przyrzutnik typu D, bo każdy przyrzutnik typu D ma wejścia S i R. W sensie nie S i nie R. No i tutaj sobie podam jakieś S, no to zaraz, jakie to będzie wejście. I on będzie nam produkował właśnie sygnał ACK. OK? No tu na stały konstant 0 na to i na zegar też stały konstant 0. I tak właśnie się robi ACK, tak by the way, na przyrzutnikach typu D. Znaczy, na wykładzie w sumie on to zrobił na tej prezentacji jako po prostu z definicji, co to jest RS, czy tam nie S i nie R, że tu były dwa nandy i tu były tak podane te wyjścia, wiecie, no ten z definicji jak wygląda, nie? Że o, to idzie coś takiego i tu były dwa te z sterowania, ale myślę, że na schemacie lepiej będzie zaznaczyć, że to jest na przyrzutniku typu D, który jest stały konstant 0, no tak jak on zaznaczył na układzie wykonawczym. Tylko, że jak zrobisz na RS, to wyjdą dużo prostsze te tabelki. I to na tych nie R, nie S, to wychodzi tak, że na przykład połowa tabelki się zaznacza i masz funkcję mega prostą. A na D to wydaje mi się, że będzie dużo więcej roboty. W sumie, a może po prostu myślisz, no w sumie można po prostu chyba RS-a tu wstawić. Zamiast nie R, nie S, nie ale R. To tak naprawdę jest przerzutnik RS, bo my na wejście D i na wejście zegara dajemy 0, więc... Tak, tylko to właśnie nie jest przerzutnik RS, tylko nie S, nie R, ale to kwestia tylko nie tego... nie S, nie R. Kwestia no, będzie tego, że później będziemy mieć, żeby nic się nie działo z ACK, to będą musiały być jedynki. Znaczy, bo my to chyba robimy po to, żeby jakby to R i S było na wejściu sterującym, a nie jakby na... No tak. Nie wiem, czy to... ma jakieś znaczenie, ale... Pierwszy, i tak to realizujemy na ROMie, więc tu w zasadzie właśnie, dlaczego to ma nie być proste, to nie ten. Dobra, ja zostawię tak na razie, potem będziemy najwyżej rozkminiać, jak można by to inaczej zrealizować. Dokończmy to ten, zamontujmy układ i będziemy dalej. Nie, nie ma znaczenia. Dobra. No i właśnie, to co my musimy zrobić, to sygnały, którymi będziemy sterować układem. Pierwsza, najważniejsza rzecz, no to jest ten nasz rejestr. Tutaj będzie sobie sygnał clear, który wykorzystujemy do zerowania tego dziadostwa, czyli to jest sygnał clear, 0, w sensie S0 jakiś, powiedzmy. Sygnał load, którym będziemy loadować sobie liczby, loadować. No i mamy jeszcze dwa sygnały właśnie na sync i ACK. To będzie S2 powiedzmy i S jakieś 3.
Okej, okay. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to wrócić na chwilę do sieci działań i ustalić stany, które tutaj są, bo o nich zapomnieliśmy. Więc teraz tak, nad każdą bramką operacji, jaką wykonujemy, musi być stan. Czyli stan 0, stan 1, idziemy dalej. Tu jest operacja, czyli jakiś stan 2, stan 3, stan 4, który wydaje mi się, że finalnie go tu nie będzie, ale to i tak dowiemy się o tym później, bo ciężko jest to zauważyć na początku. Stan 4, stan 5, stan 6 tutaj, no i potem w stanie już będziemy wchodzić albo do szóstki, albo do zera, więc będzie git. No i mając te wszystkie rzeczy, musimy napisać mikroprogram. By the way, jeszcze do tego licznika, co się wcześniej pytałem, to chyba no. Lepiej jest rzeczywiście tak zrobić jak ty, bo później jakby licznik tak jakby się zazębiał z tą dekrementacją, to by trzeba było wpieprzać jeszcze zegar dwufazowy. Teraz nie mamy zegara dwufazowego, tylko mamy jedną fazę. Chyba lepiej jest nawet. Więc myślę, że tak jak mówisz, to no, jak mamy dwie liczby do siebie dodać, to chyba lepszą właśnie sytuacją będzie w ten sposób. Czy tam w ogóle tylko odczytać dwie liczby. Dobra, jedziemy z mikroprogramem. Mieliśmy te jakieś stany na wejścia sterujące, to nie musimy brać tych stanów właśnie z tego naszego układu. Jak ustaliliśmy teraz stany, tak? Od 1 do 6, to tak. Czy teraz nie bierzemy tych stanów odpowiednio, nie dajemy je na wejścia sterujące? Bo ty zrobiłeś w odwrotnej kolejności i jakby te stany nie odwzorowują tego, co dzieje się na tej mapie działań. Okej, okay, że mówisz tutaj, ale to nie są stany, to są sygnały sterujące. No tak, tak. Co? To są sygnałami sterującymi nie są stany? Nie. Nie. To ja to nie wiem, jak ja dostałem 4 na 7 z tych labów. Ja dobra, stany podstawiałem, to w ogóle jest dobre. Zrobimy to. Ale gdzie stany podstawiałeś? Do sygnału sterujących. Ale to akurat ma sens. Ale ja tak samo. Wczoraj siedzieliśmy nad tym właśnie z Adamem i Łukaszem. I możesz zrobić coś takiego, jak na przykład tutaj masz, że... dobra, czekaj, żeby to było prosto wytłumaczyć. Masz load R, nie? No. Patrzysz sobie, w którym jakby stanie loadujesz tego R-a. No i wstawiasz tam ten stan. No i wstawiasz tam ten stan. I to wyjdzie jakby równoważne, że można tak zrobić. A, no czy też stan okay. Sygnał, ale stan to... jest tak jakby analogiczny. No, dobra. W sensie okay, to dobra. Kwestia oznaczeń, to generalnie to są dwie różne rzeczy. To, że tam sobie oznaczycie ten sygnał tak samo jak stan, to będzie może pomocne do pisania, ale generalnie to są dwie różne rzeczy trochę. Bo, dobra, wyjaśnię to na zasadzie właśnie tego mikroprogramu. Pierwsze co, wypisujemy sobie wszystkie stany. 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz tak. Piszemy najpierw tym językiem, co robimy w danym stanie. Tutaj widzimy, że w stanie 0 mamy zerowanie R. Czyli u nas to będzie po prostu clear R. Clear R. Dalej. Musimy wykonać warunek, który wykona nam tak jakby skok w dane miejsce, w sensie przejście do następnego stanu. I widzimy, że tutaj mamy bezwarunkowe przejście do stanu pierwszego. Zawsze przechodzimy do pierwszego. Więc to będzie po prostu napisane if true go to 1 else go to i to nie jest istotne gdzie. Dalej, stan pierwszy. Patrzymy sobie na stan pierwszy. Tutaj musimy wyzerować ACK. I jak to zrobimy? To będziemy sprawdzić warunek since. No to zróbmy to. Chcemy wyzerować ACK, ja to na razie zapiszę jako ACK 0. I teraz if since, jeżeli będzie jedynką, no to mamy go to 2. Else, go to i teraz gdzie idziemy? Wracamy do samego siebie, do tego samego stanu, czyli else go to 1. I teraz ważna uwaga, która może się pojawić w trakcie pisania mikroprogramu. W tym miejscu, po warunkach, muszą iść liczby zinkrementowane o 1 względem stanu, w którym jesteśmy. Czyli jak jesteśmy w stanie 0, to w tym miejscu musi się pojawić 1. Jak jesteśmy w stanie 1, to w tym miejscu musi się pojawić 2. A po prawej stronie zaś muszą być dowolne skoki. Tu mogą być dowolne liczby, dowolne miejsca, w którym my skaczemy. Czyli tutaj może być albo, nie wiem, do siebie samego, albo gdzieś tam dalej.
No, rozumiecie, nie? No i przy czym też ważna rzecz, jakby jeżeli będziemy mieć if false, no to my nigdy tu nie wejdziemy, więc to akurat nie musi być inkrementacja, bo my zawsze będziemy wykonywać ten skok dalej, a nie ten zinkrementowany. Ale poza tym tutaj muszą być zawsze liczby o jeden większe. Okej, no to... Jeśli mi zwrócił typ, że właśnie miałem niewykonywalne przejście w mikroprogramie, o to mu właśnie chodziło. Dlatego, że tej inkrementacji nie robiłem. Dokładnie, zapewne dlatego, bo wtedy my znamy taki podstawowy sposób realizacji tego mikroprogramu sterującego i on właśnie działa tak, że my mamy sobie licznik i tu mamy jakieś countdown wejście, tutaj mamy jakiś load czy coś takiego i to działa właśnie w ten sposób, że jest albo wykonywane, albo countdown chyba, czy tam count enable. No w każdym razie to wygląda w ten sposób, zaraz zerknę i się upewnimy, że jest albo load i wtedy ładujemy adres, do którego mamy skoczyć, albo robimy counta, tylko no chyba nie jednak down, tylko do góry. I wtedy mamy tak jakby, wiecie, zinkrementowany, nie? O jeden. Więc jest... Tak jest po prostu. Już nie wiem, tak. Czy nawet to trzeba rozumieć. No tak jest po prostu. Tu musi być zawsze o jeden w górę. Tutaj mogą być dowolne skoki. Jedziemy dalej. Stan drugi. Co my tam mamy w stanie drugim? W stanie drugim mamy załadować do licznika, do rejestru liczbę. Więc piszemy sobie load R. Load R. No i jedziemy dalej. If i co tam sobie sprawdzamy po tym załadowaniu liczby. Po załadowaniu liczby nic nie sprawdzamy, tylko bezwarunkowo idziemy do trójki. Czyli if true, go to 3, else go to gdzieś tam. Nie jest istotne gdzie. Stan trzeci. Jesteśmy w stanie trzecim. Tutaj widzimy, że musimy załadować ACK i sprawdzić since. No to tak. ACK na 1. ACK dajemy 1. I teraz if nie since, bo jeżeli tu będzie tak, że musimy iść do następnego, jeżeli będzie zerem. Go to 4, dobrze mówię? Poczekajcie. Tu czekamy teraz. Tak, jest git. Okej, dobra. Okej, no i teraz to, co dalej będzie się działo, to ACK ustawiamy na 0. ACK ustaw na 0. I znowu if since go to 5. A, no i tu oczywiście tak, else zostań w swoim, czyli else go to 3. I to tak samo, else go to do samego siebie, go to 4. Idziemy dalej. W piątce chyba znowu jest ładowanie, prawda? W piątce tak, mamy load R. Load R. I teraz if true. No, if true. If true, go to 6, else go to nieważne gdzie, bo jest if true, czyli zawsze się wykona ten skok inkrementowany. I ostatnia rzecz, która jest ważna, znaczy ostatni, przepraszam, stan, to jest załadowanie ACK na 1, dobrze mówię? Tak, ładujemy ACK na 1. ACK na 1. No i teraz co się wydarzy? ACK ładujemy 1. If since. If nie since. I co teraz? Teraz widzimy, że chcemy albo wrócić do siebie samego, albo wrócić do zera. I ani 6, ani 0 nie są liczbą 7, nie są liczbą zinkrementowaną. Dlatego to, co my teraz musimy zrobić, to dodanie stanu. I w jaki sposób to się będzie odbywać? Z szóstki zawsze będziemy robić skok. Wróćcie. Z szóstki dalej tu będziemy sprawdzać synka. If nie sync, go to 7, else go to siebie samego. Tak? Tutaj generalnie powinno być 0, ale my nie możemy tutaj dać 0.
to tam w nawiasie, że powinno być 0. Ale jako, że my nie możemy dać i 0 i 6 w jednym, to musimy skoczyć do 7. Tutaj wykonać non-operation, czyli brak operacji. Tu nic się nie będzie działo w trakcie tego. I teraz if false. Go to, tu jest nieważne, gdzie pójdziemy. Else go to 0. I w ten sposób zamykamy, zawsze na końcu tak będzie. W sygnałach syn i ACK, bo no, nigdy nie będzie tak, że będziemy, no, w którymś momencie musimy albo wrócić do siebie, albo na początek. I oba to są skoki bezwarunkowe, znaczy, Boże, skoki bezwarunkowe, te skoki takie, wiecie, nie jest zinkrementowane. A skoro oba są skokami takimi, no właśnie, niezinkrementowanymi, to jeden z nich musimy zmienić, że będzie inkrementacją, no i tam ten skok drugi wykonamy sobie właśnie w ten sposób, z siódmego jakiegoś dodanego stanu do zera. I teraz tak, powinniśmy, wydaje mi się, dodać ten stan gdzieś tutaj na tej sieci działań, chociażby właśnie dlatego, że fajnie by było to zaznaczyć, że my o tym pamiętamy. I pojawia się drugi potencjalny problem, który ktoś z Was mógłby mi wyjaśnić, ale to za chwilę. To za chwilę jeszcze kolejny krok. Kolejny krok, jaki my wykonujemy, to jest zakodowanie operacji, które będzie wykonywać nasz mikroprogram dla każdego ze stanów. Czyli piszemy sobie sygnały operacyjne, w sensie sterujące, czyli S0, S1, S2 i S3. I w każdym z tych jakby stanów te stany będą się ustanawiać na jakąś wartość. I tak, wiemy, że S0 to było, ja tu może zapiszę, clear, tutaj był load, drugi to był nie S i nie R. I teraz widzimy, że tutaj w zerowym mamy clear. To znaczy, że clear musi być ustawiony na jedynkę, load musi być na zerze, bo nie loadujemy nic. I wiemy, że jeżeli nie robimy nic z syncem i ACK, to tutaj muszą być stany 1. Tak działa generalnie przerzutnik nie S i nie R. Tutaj musiałaby się zawsze pojawić jedynka, żeby on się jakby nie zmienił, nie? Żeby dalej był w zerze. OK, idziemy dalej. Tutaj widzimy, że ACK jest ustawiany na 0 i jeżeli mam być szczery, nigdy nie pamiętam, czy S czy R trzeba ustawić na 0, więc pozwólcie, że sobie po prostu zerknę, jak to on to zrealizował. OK, bo no to też jest kwestia, żeby to sobie gdzieś zapisać. 6 i 7 to jest SR, 6S, 7R. I to jest zrealizowane tak, że SK jest jedynką, a RK zerem. To najłatwiej SK zapamiętać, tak się w sole wtrącę, od set i reset. Czyli ustawiamy albo zerujemy. A, no w sumie tak. Czyli dobra, czyli to będzie 0,1. Nie, bo to są nie R, nie S i nie R, tak? Czyli że musimy na odwrót zrobić. Muszą być. Dobra, 1,0. No okej, okay. Tutaj z tymi dwoma nic nie robimy, bo nic nie clearujemy, nic nie loadujemy. OK, to trochę duże to piszę, więc chyba rozjechały się trochę linie. Jedziemy dalej. Mamy load, więc no, będziemy ładować loada. Mogę tutaj mamy 0. No dawaj, dawaj. Czy ten stan 1.1 dla nie set, nie reset, to on nie jest jakiś nielegalny przypadkiem? On jest nielegalny dla set, dla SR-a. Aha, i tu 0.0 jest nielegalne dla. A tu jest nielegalne 0.0. Dobra, dobra, dobra. OK, dzięki. Hey, Krystiana, posłuchaj, a te. Na przykład ACK to trzeba robić, nie wiem, na przerzutniku, bo ja na przykład sobie robię w ten sposób, że jak piszę mikroprogram, to z jedną z operacji daję ACK i w zależności tam, w której jest instrukcji, znaczy stanie, ustawiam na albo 0 albo 1 i potem po prostu tylko z pamięci ROM biorę ten bit z szyny i on już w sumie stanowi moje ACK, to nie wiem, tak powiem. Powiem ci tak, nie mam bladego pojęcia. Jakby wiesz, Raczkowski robił zawsze, wydaje mi się, że na przerzutnikach ACK realizował. Znaczy no tak, sobie konstruował przerzutnik, a ja to sobie tak od razu robię w mikroprogramie i no działa. No ja wiem, że działa, no bo tu w sumie jak podamy na sterujące od razu na wyjście i tu będziemy po prostu czy 0 czy 1, to wyjdzie to samo. Ale czy można? No wydaje mi się, że w zasadzie jeśli to działa, to czemu by nie można było? O. A coś kiedyś mówił, że to dlatego, żeby ACK było asynchroniczne, ale nie wiem czemu.
Nie wiem, czy musi być, ale on coś mówił o tym kiedyś. Żeby nie czekało nas zegar, no tak, bo w sumie Rom nie czeka na zegar, tylko... Ale to i tak się zmienia zaraz po sygnale zegarowym. No właśnie, bo ACK i tak się zmienia przecież chyba na sterowaniu, a sterowanie pójdzie... Znaczy nawet zegarek, jeżeli robisz sobie przerzutnik, w którym dajesz ACK, to i tak dajesz, podłączasz ten, odpowiednie ten do przerzutnika, które wychodzą z Romu, więc tak czy siak będzie. Także źródło jest w Romie. Tego sygnału. No dobra, jakby zapytaj się może po prostu przed sesją, nie? No wydaje mi się, jakby tak było, to ja bym w sumie tak robił, bo to jest jeden sygnał sterujący mniej, więc mniej do kodowania. No, ja tak robię sobie. Dobra, teraz tak, trzeci stan. Mamy niesynk i co my tu mamy? A ACK dać na 1, czyli to będzie przeciwna operacja do tej, co tam sobie była, czyli 0, 0, 0, 1. Tutaj mamy ACK na 0 i teraz pojawia się właśnie problem, który jest problemem otwartym i możemy go przedyskutować. Zobaczcie, co tu się dzieje. Sygnał nie S i nie R zmienia się w tym samym momencie. Jeden jest na 0, drugi jest na 1. I wydaje mi się, że to może stanowić potencjalny problem właśnie w tym rozwiązaniu nie S i nie R. I to, co ja wczoraj sobie zrobiłem, to dodałem kolejny stan pomiędzy tym. No bo skoro to są sygnały asynchroniczne właśnie, to my nie możemy dać tutaj jednocześnie dwóch jedynek, nie? I właśnie to w sensie, wiecie, jednocześnie dwóch zmian. Bo tu w jednym takcie zegara zmienią się i ta liczba, i ta liczba. Ale przez to, że to jest asynchroniczne, to właśnie chyba może, bo one mogą tak pomiędzy tymi taktami, czy nie. Bo mam wrażenie, że na przykład pyknie ci jeden takt, na przykład wskakujesz na trójkę, no i nie wiem, teraz zmieni ci się jeden, teraz drugi i dopiero ci skoczy kolejny takt zegara. Ale to... Zobacz, no właśnie, że sygnały sterujące sygnały są wysyłane z taktem zegara, chyba, czy nie? No to właśnie, jeżeli jest synchronicznie, no to, no to możesz zmieniać wtedy chyba dwa bity naraz, no bo i tak one będą po jakimś czasie dopiero, nie że momentalnie. Ale w sensie, dobra, może pokażę mniej więcej, jak to działa. Jest sobie ROM, z niego wychodzą sygnały sterujące, to są te sterowania, czyli u nas cztery powiedzmy by wyszły i co prawda faktycznie one się zmieniają co tak zegara, ale te dwa naraz idą do asynchronicznego przerzutnika. I po jednym takcie zegara zmieniają się dwa naraz. W asynchronicznym. Przerzutnik asynchroniczny? Jeszcze raz? Przerzutniki nie są synchroniczne właśnie? Właśnie dlatego korzystamy z asynchronicznego SR. Nie S i nie R przy przerzutniku D. Właśnie po to, żeby był asynchroniczny. A że jakaś, dlatego... że jakaś mówisz, że jakaś szpilka może się pojawić na tym przerzutniku? Znaczy, szpilka to raz, a dwa, że mogłoby być tak, że wejdziemy w ten stan 0-0 chyba, który jest tutaj nielegalny, bo nie wiemy, co się pierwszy zmieni. Czy najpierw się zmieni ten R, który był się najpierw, no jakby wszedł na 0 i byśmy doszli do 0-0. A nie wiem, jakby, czy możemy w ogóle ryzykować, że pojawi się taka sytuacja, że R dojdzie szybciej i pojawią się dwa zera. Także tu miałem niezłą zagwozdkę wczoraj. Na pewno rozwiązaniem problemu byłoby zrobienie tego, co właśnie mówił Adam chyba, tak? Że po prostu jest jeden sygnał sterujący, który od razu idzie, jest po prostu sygnałem ACK. Go sobie wstawiamy na jeden, jak potrzebujemy i na zero, jak nie potrzebujemy, ale... Nie no, sygnał do ci pierwszy to jakby nie ma znaczenia, bo potem ten drugi i tak to, że tak powiem, ten stan naprawi tego LS-a. No właśnie, może... A no w sumie. Ten przerzutnik jest asynchroniczny, no ale to co dalej się dzieje, już jest tak ten zegara. Dobra, zmontujemy, zobaczymy, czy to będzie działać. Może w ten sposób, co? Jak nie, to się będziemy bawić tam w stany i tak dalej. Bo jakby, no nie wiem właśnie. No bo ten drugi wtedy też będzie zależeć od stanu, który jest obecnie, czyli od 0-0. Bo w środku siedzi coś takiego, to już też chyba wpisałem wcześniej. A czas propagacji chyba i tak jest znacznie mniejszy niż czas trwania tego taktu zegara, więc to jakby nie ma co się obawiać. No właśnie też mi się tak wydaje, że jakby o tych hazardach i tak dalej, to mówiliśmy przy asynchronicznych, a tutaj wszędzie, prawie wszędzie, no ale... Ale to jest właśnie realizowane asynchronicznie. To są dwa sygnały, na jednym takcie się zmieniają.
asynchronicznie i wchodzą do asynchronicznego przerzutnika. Bo tam w środku się... Krystian, czy jak ty wprowadziłeś to do Logistima, to działało tak jakby asynchronicznie, prawda? Bo ty już to tak jakby zaprojektowałeś. Tak, tylko ja właśnie dam stan już na etapie projektowania. Ja nie zrobiłem tego, że tak jak teraz i stworzyłem i działało. Bo właśnie obawiałem się tego. No bo zobaczcie, w sensie jeszcze raz przykminę. Okej, czyli tym przerzutnikiem sterujemy ACK i wtedy ACK jest asynchroniczny nadal. Okej, dobra, rozumiem. I to jest ten sygnał Q. I tutaj jak się pojawią dwa zera, to jakby ten ACK nie zależy tylko od tego wejścia, że tu będą, nie wiem, 0,1 zaraz i tak, bo jak będzie 0,0, to tu już się ustawi też wewnętrznie jakiś stan chyba, się zmieni przez sekundę. I nie wiem, czy to się wtedy nie wykrzaczy, że na przykład nie zacznie inaczej działać. Na przykład, że nie zacznie się negować. No mówię, ciężko mi to było rozkminić. Zrobił to w sumie, Raczkowski to w sumie zrobił tak, że on nigdy nie zmienia dwóch sygnałów na raz, tylko jeżeli nie zmienia, jeżeli ma nie zmieniać, to ustawia obraty wejścia na jeden. No tak, tak. I tutaj tak, zobacz, że jak są niezmieniane, to też jest na jeden, ale problem właśnie jest wtedy, kiedy jest jednocześnie stan po stanie, zmiana z jedynki na zero, albo z zera na jedynkę. Bo tutaj generalnie nie byłoby problemu właśnie, gdyby nie to, że stan po stanie, zmieniamy sygnał ACK. I dlatego jak dodamy sobie stan jakiś pomiędzy, to tu ustawimy na 1,1 i wtedy już nie będzie problemu, bo wymusimy mu przejście przez 1,1. A tak właśnie problem jest taki, że nie wiadomo, czy nie przejdzie przez 0,0, który chyba psuje działanie jakby, no wiecie, asynchronicznego przerzutnika. Nie wiem, dlatego mówię, jakby zastanawiam się. Możemy zmontować w ten sposób, zobaczyć, czy działa. A co do sesji, no to nie wiem, jakby, no wiecie. Dobra, dokończmy w ten sposób, zostawmy to tak, zobaczymy, czy działa, poważnie mówię. Nie wiem, że się to pozmienia, nie? To też nie widzę problemu. Dobra, tutaj mamy loada, to zróbmy loada. A jeszcze w tym przerzutniku D, jak mamy te sygnały nie R i nie S, to tak, że któryś ma priorytet większy? W sensie, że... Nie, no właśnie, chyba. Bo chyba sygnał rejestrujący ma wyższy priorytet, więc tak jakby to możesz ustawić 1-1 w tym stanie czwartym i będziesz miał to samo działanie i jakby nie będzie tych dywagacji, który sygnał dojdzie pierwszy. A, Jacek i tak się wyzeruje, mówisz? W sumie? Bo jeśli jeden ma większy priorytet, to można tak właśnie. To ma sens to, co mówisz. No i dobra, i to rozwal... No i to ma sens, no. Ale nie, no dobra, no wtedy to zostanie tak, cały czas jedynką. Bo jak chcemy na... 1-1 nie zmieni nam stanu, zostanie cały czas jedynką. Nie, 0-1. Nie, to, że nie zmieni, tylko że pozostanie zerem. Nie no, 1-1 nie zmienia nam stanu, który jest obecnie, czyli jak tu było w tym miejscu ustawione na 0, to tutaj zostaje dalej zerem, w tym miejscu się ustawia na 1. Nie no, powinno być chyba. Jak jest 1-1, to jest 0. Bo tak? Sygnał resetujący ma wyższy priorytet. No. A, no dobra, no to zostawmy tak. No nie. Nie wiem, czy to pomoże, ale ja w swoim sprawozdaniu mnie sprawdzał właśnie Raczkowski. To przeskoczyłem z 1-0 do 0-1 i z powrotem do 1-0. Tak w kółko skakałem i jakoś nie odjął. Nic nie wpisał. Więc no to chyba nie jest nic złego. No dobra, to zostawmy na razie tak jak jest. Mówię, najwyżej będziemy kombinować. No, ale z tymi przerzutnikami RS to jesteście pewni, że tam R ma priorytet? No bo no jak... mi się też nie wydaje. Weźcie tam tabelkę tutaj, bo mi się wydaje, że to jest po prostu tak, że jakby w niektórych miejscach są kreski, że może być obojętnie co, no ale to nie jest tak, że jak jest R, jak będzie reset, no 1, to okej. Okay. Ale to jak to w takim razie, ale to nie w asynchronicznym? Ale wy nie mówicie o synchronicznych przerzutnikach SR, bo chyba też takie są, czy nie? Czy to zawsze jest asynchroniczny? No bo ciężko mi sobie wyobrazić priorytet.
Odpaliłem sobie logicym. Odpaliłem logicyma i na szybko wziąłem ten przerzutnik SL, no i generalnie w momencie, w którym sygnał set i reset są ustawione na jedynce, to w przerzutniku jest zero. A jak sobie zgaszę sygnał, teraz jak zgaszę sygnał reset, to się pojawia jedynka z powrotem, więc... A my mamy nie S, nie R. No, ale zasada działania jest w zasadzie podobna. Jesteśmy na nie S, nie R. Mamy negację. Na zera. Jednorocznie chyba. Na zera nie mogło być w takim razie. Dobra, może polećmy dalej po prostu, no nie wiem, no chyba i tak. Jutro i tak. Asynchroniczny. To jest asynchroniczny, znaczy to jest D z asynchronicznymi wejściami. Czy jakoś tak. No, czyli tak jakby asynchroniczny, no. Mogę to wkleić tutaj, jakie będzie. No wklej. Ojej, ale malutkie. No właśnie, i 1-1 zależy od poprzedniego stanu. Jeżeli jest 1-1, to zostaje to, co było przed chwilą. To zostaje to, co było wcześniej, dokładnie. Ale w naszym przypadku, jeżeli te sygnały są, mają być zanegowane, to w naszym przypadku to, co jest dla 1-1, to jest dla 0-0, czyli w naszym przypadku 0-0 jest niedozwolone. I dlatego Raczkowski na wykładach daje wszędzie 1-1, tam gdzie powinno być może 0-0. Tam, gdzie stan ma się nie zmienić. Mm-hmm. Jest 1-1, więc my nie możemy dać tu 1-1, bo by zostało nam w zerze, tak jakby, a my chcemy ustawić jedynkę. W sensie odwrotnie. Mamy jedynkę, chcemy mieć 0. Zostawienie, danie tutaj 1-1 powoduje, że zostaniemy dalej w jedynce, bo sygnał 1-1 przepisuje to, co było wcześniej. Minijcie nad ACK teraz? Tak, dobra, zostawmy w ten sposób. Dobra, i tak to nie ma znaczenia, w sensie i tak dostaniemy to zadanie i nikt nie będzie wiedział, co zrobić, nie będzie czasu się zastanowić na takie rzeczy. Jeśli chodzi o ten przerzutnik z ACK, to ja to chyba ogarniam, to mogę to wyjaśnić. No to tak. Tymi jednakami, bo chodzi o to, że faktycznie te jak tam ktoś mówił, że on... że Radkowski daje na wykładach zaprzeczone stany na wejście na R i na S, bo jak mamy tutaj to S3, S2, to chodzi o to, że potem jak będziemy kodować mikroprogram do ROM-u, to zdarzy nam się, że będą operacje, gdzie będą występować same zera, bo jeśli tutaj damy S2 i S3, dobrze jest, przepraszam, no jest teraz w porządku. Nieważne, zamieszałem teraz. Jestem... Dobra, Adam. Jednoczesną zmianę dwóch bitów. Kurwa upośledzone. Tu chodzi o to miejsce. Tu chodzi o to miejsce. Patrz, tu. Kolejny. Tu jest jednoczesna zmiana dwóch bitów. Czy to jest dozwolone, skoro mówisz, że ogarniasz? No, skoro mówisz, że ogarniasz, to powiedz nam. Nie, w sensie. Zero presji, ale ty to ogarniasz przecież, tak? Nie, no to nie miało tak zabrzmieć. Ja nie widziałem, że to w ogóle właśnie sieci działań. Agresywny Czechos 0-2, no ładnie. Przepraszam, no. Jak taki jesteś, to se stan zmieni. No nie wiem. Dobrze, powiedzmy, że skończyliśmy. A, jeszcze kolejna rzecz. No musimy zakodować sobie oczywiście skoki. I ja robimy w NKB po prostu, one muszą się inkrementować, czyli to musi być zapis w NKB 001, 010, 011, 100, 101, 110 i 111. Dobra, i warunki też musimy zakodować. Mamy warunek true, since, nie since i false. Takie cztery warunki tu się pojawiły, czyli true dajmy 00, 01, 10 i 11.
I teraz musimy napisać sobie jakby zakodowane. No. W tym mikroprogramie to jak to było, że jakby po ifie możemy przechodzić tylko do tych, które są sąsiednie, te stany, tak? A po go to mogą być skoki, tak? Znaczy to wszędzie musisz wstawić go to. Po pierwszy, po jakby pierwsza liczba tak, po warunku. Po else. Jest. No. Tak, a tu może być cokolwiek. Okej, okay, czyli może być nur. Dzięki, sorry. I teraz jak to piszemy? Też piszemy jakby zakodowane to, co mamy tutaj w tym mikroprogramie po kolei stanami, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? I kodujemy tak, że najpierw podajemy, mamy adres, potem mamy operacja i na końcu warunek. No i teraz tak, adres to jest ten adres, do którego skaczemy. W stanie 0 skaczemy obojętnie gdzie. No to ja to obojętnie gdzie, bo i tak tam nigdy nie trafimy, będę sobie kodował jako same 0. O tym dlaczego to też za chwilę. Operacja w 0,0 to jest 1,0,1,1 i warunek to jest true, czyli 0,0. Dalej, pierwszy to jest adres mamy 1, czyli 0,0,1. Operacja to 0,0,1,0 i warunek mamy sync, czyli 0,1. Dalej, w stanie drugim mamy go to kreska, czyli same 0 sobie tutaj damy. Operacja to jest 0,1,1,1 i warunek, jaki tutaj nam występuje, to jest true, czyli 0,0. Idziemy dalej. Stan czyli trzeci. Te operacje to jest to, co już wcześniej mieliśmy, tak? To S0, S1, tak? To jest okay. To tu po prawej. To jest to przepisane dla konkretnego sytuacji. Okej, spoko. Dobra, dalej. Stan trzeci to jest go to 3, czyli adres to będzie 3. OK, operacja tu mamy 0,0,1,0. 0,1. 1,0,0,0,1. I mamy warunek, który sprawdzamy w trakcie tego nie sync, czyli u nas 1,0. Dalej, adres 4. Adres 4, w sensie stan czwarty to będzie ACK. OK, najpierw gdzie skaczemy? Do czwórki. Czyli 1,0,0. Operacja to będzie 0,0,1,0 i warunek to będzie sync, czyli 0,1. OK, idziemy dalej. W stanie piątym mamy load R. W stanie piątym mamy go to, obojętnie gdzie, to u nas same 0 będą w takim razie. I mamy sobie 0,1,1,1 operację, a warunek, jaki sprawdzamy, to true, czyli 0,0. Stan szósty to jest ACK na 1 i else go to 6. Czyli tutaj nigdzie nie wpisujemy jakby adresu. Nie, w którym tego, jesteśmy nie. No tak, tylko że jakby if true, go to 1, nie? To go to 1 nigdzie nie wpisujemy, tylko to co po else. Tak, tylko to co po else, dlatego właśnie jest tu inkrementacja. Bo ta inkrementacja będzie działać, że mamy sobie stan i to już będzie wiedziało, że ma skoczyć do następnego. Okay, czyli to zawsze wie, że idzie do następnego, choćby nie wiem. Okay. Tak. I ten adres to jest tak naprawdę wszystko to, co powiesz, zawsze, tak? W danym stanie. Tak. W danym stanie adres to jest zawsze to, co po else. I krechy się oznacza jako 0,0. Obojętnie jako co, ale dlaczego 0,0,0, to zaraz wyjaśnię. Bo wszystkie te liczby będziemy musieli zapisać, w sumie na sesji nie, ale jak będziemy chcieli to wpisać do Logisima, do ROMu, to one muszą być zapisane w kodzie szesnastkowym. A. Hex. Dlatego łatwiej będzie nam translatować liczbę od tego miejsca. Te 3 zera możemy wtedy pominąć, nie? Dlatego ja lubię sobie oznaczać jako same zera. Dobra, stan szósty. Idziemy do szóstki. Operacja to 0,0,0,1. No i warunek, jaki tutaj posiadamy, to nie sync, czyli 1,0. No i ostatnie, adres to jest go to 0, czyli 0,0,0. Operacja to jest 0,0,1,1. A warunek, jaki mamy, to jest false, czyli 1,1. I tyle. I teraz jak my to będziemy zapisywać do ROMu? No właśnie, poszczególne wiersze będziemy przepisywać na liczby heksadecymalne, najlepiej w kalkulatorze. I wklepywać do ROM. Bo ogólnie na tym momencie, co jesteśmy teraz, to już jest koniec zadania na sesji. Czy coś już jeszcze sprawdzę. Nie, to nie to zadanie. Co my tu mamy?
podać liczbę bitów słowa mikrowskazowego zapisanego w pamięci ROM. Czyli musimy podać liczbę bitów, no to już mamy napisane, więc byśmy podali. Napisać mikroprogram możliwy do wykonania w standardowym mikroprogramowalnym układzie sterującym. Czyli w zasadzie my nawet nie musieliśmy tej tabelki tutaj pisać, w sensie to musieliśmy, te else, if i tak dalej, ale tego nie musieliśmy przepisywać. Wystarczyło podać szerokość jednego wiersza, nie? Aha, no dobra, spoko, spoko. Ale tak, generalnie już byśmy skończyli tak w zasadzie. Ale dokończmy może, zaprojektujmy, wklejmy to sobie. A jeszcze na przykład uzasadnić sposób traktowania, to jaki to jest sposób? To będzie wtedy, kiedy będziemy mieć dwa warunki. Zegar dwufazowy? To chodzi o to, że jak na przykład byśmy mieli tu licznik, to... Wtedy jest dwufazowe traktowanie, tak? Że to, i to trzeba pokazać pewnie gdzie, że tam nie mogło być dekrementacja i sprawdzanie w jednym takcie i dlatego dwufazowy, a nie jedno. Ale my tutaj nie mamy licznika, więc to nie musimy. A to właśnie to nie chodziło o to, że jakby dwa sygnały sterujące naraz są wysyłane? Coś takiego, i że operacja zależy od... Są dwa, w sensie on tam mówił, że są dwa jakieś tam wyjątki, że jeżeli jest dwa sprawdzenia pod rząd, to wtedy się wstawia stan. No. Albo jeżeli jest na przykład licznik minus jeden, co nie, i później masz od razu sprawdzenie, że licznik na przykład równa się 0, to wtedy, że przez to trzeba zastosować dwufazowy zegar. Jak to się robi? Jak to się, nie wiem, zaznacza? Gdzie... Po prostu tutaj chodzi o to, żeby zapisać. No tego się nie zaznacza właśnie chyba w projekcie, tylko stosuje się chyba po nie. Prostu. Po prostu ale masz uzasadnić. Nie, z tego napisać, co wiem, że... to negację dajesz przy wejściu zegarowym. Myślę, że ma dwa wejścia, nie? Znaczy, cześć, gdzie? Momencik, no to jak mamy te bloki jakieś i one mają wejście zegarowe, no. Po prostu dajesz negację przed nim, żeby był taktowany tym opadającym zboczem. No tak, ale to będzie wtedy też nie dwufazowy, tylko jednofazowy opadający. Mamy chcemy mieć taki, że i wnoszącym, i opadającym. No ale to robisz chyba tak, że masz szynę jakby negacji od zegara, szynę normalną i... Znaczy, mi się wydaje, że to jest po prostu... To jest po prostu, mi się wydaje, właściwość chyba już samego licznika, że można kupić takie, które przyjmują... Tak mi się wydaje, przynajmniej. To jest coś takiego, że po prostu część z tych synchronicznych elementów będziesz ustawiał CK, a na części będziesz ustawiał negację CK i po prostu to będzie wtedy opadające zbocze. Ale to wydaje mi się, że to wystarczy mu zapisać, że dzień dobry, tutaj chciałbym pokazać, że tu musielibyśmy zastosować dwufazówkę, bo będzie się jebać. Czyli to dwufazowe trzeba po prostu wtedy, kiedy występuje jeszcze na przykład jakiś licznik, czy coś takiego, tak? Tak, dwufazowe, kiedy masz licznik i sprawdzenie, czy licznik jest na przykład zerem, zaraz po tym, jak go zdekrementowałeś. Będziemy robić przykład ten, tu co tu jest, tu będzie potrzebny licznik. Tylko licznik, tylko ogólnie, jak zmieniasz jakąś tam daną i ją sprawdzasz od razu po tym, to może być tak, że jak nie dasz tego dwufazowego, to po prostu sprawdzi przed zmianą jeszcze. No. Dobra, zróbmy to. Co to? To jest ta sytuacja. Tutaj patrzcie, że tu jest tak jakby odjęcie z licznika 1, jest sprawdzenie, czy jest 0. Chodzi o to, że może się tak jakby nie odjąć, a już zostanie sprawdzony. Chodzi o to, że po prostu że to ma być tak jakby zrobione w jednym takcie zegara, a to w drugim takcie zegara. Żeby to się nic nie pojebało. I tyle. I przez to musimy dać ten dwufazowy i tyle. No i to po prostu piszemy, że zegar dwufazowy, bo to i tyle. No tak. Dobra, odpalam Logisima. A jeszcze, będę powtarzał to pytanie, ale i zegar dwufazowy jakby jest tylko na ten licznik jakby nakładany, nie? Nie na cały... Tak, no, chyba tak. Chociaż w sumie nie jest. To nie jest tak, że wtedy... Że układ sterujący i wykonawczy muszą być innymi zboczami sterowane, ale, no, jak robiłem tak. Ale jak na laboratorium tak robiłem, to coś mi i tak nie chciało działać, więc... A to ja jak na laboratorium po prostu w bloczku licznika chyba tam ustawiłem w Logisimie jest... Zresztą pokażę wam zaraz, co jest w Logisimie. Udostępnię ekran, to może od razu będzie ten. Ja
Krystian, słuchaj, mogę się spytać jeszcze o rozdzielacz sterujący, bo tutaj, to co pamiętam, to pan Raczek mówił, że trzeba było jakoś nazwać adres inaczej, że te stany ponazywać jakoś w kodzie 1 z N. To jest ten rozdzielacz. Dobra, ja pamiętam, tak, ale... Takiego kurwa to... było. Ja nie umiem rozdzielaczy jeszcze, muszę je ogarnąć, ja wszystko robiłem na ROMie. No i tam jakoś gdzieś... kurde, bo to jak jest rozdzielacz, to nie ma ROMa, tak? Tak, to jest jeden zamienne. To jest jeden ze sposobów sterowania, albo ROM, spoko, albo rozdzielaczem. Rozdzielacz jest łatwiejszy, bo tam masz jakby ten schemacik taki fajny. No, zamieniasz sobie gdzie? Wszystko z tego. Ale szczerze, jakby myślicie, że będzie? Mi się wydaje, że będzie ten mikroprogram mimo wszystko, jak już będzie. Ja w tym wcześniejszym zadaniu, tym takim, bo to jest poprawa, czyli w tym przed poprawą, to chyba był właśnie jeszcze rozdzielacz, nie? Poczekaj, z dysku, tak? Chyba tak. Mi się wydaje, z tego co pamiętam, ale chyba widziałem gdzieś tam rozdzielacz. Czekaj, automatyka, jeden, PTC, egzamin, poprawkowy. A nie, jest ROM. Jest ROM. Ja właśnie nie widziałem nigdy, żeby rozdzielacze ukazali, ale... No bo tam coś on pieprzył, ale tak go nikt nie słuchał. Nie, no dobra, można by to ogarnąć jeszcze, ale to później. Zmontujmy to od dziadostwa i będziemy kminić. No dobra, no to mamy sobie wejście czterobitowe, rzecz jasna. No to wklejamy tu czterobity. Od razu wiemy, że te cztery bity będziemy potrzebować do nich. Do tych czterech bitów potrzebujemy oddzielić MSB od nich, czyli od razu sobie robi wiring z splitter 4. Kurwa, 4. Okej, idzie tak, skopiuję go i zmienię na 3-3. No i okej, tu mamy najbardziej znaczący bicik. No i patrząc na ten nasz program, co to ma iść? Ma iść do MUX-a, on albo jego negacja. No to bierzemy plexer, multiplexer. Jeżeli 0, to ma iść on. Oczywiście MUX musi przyjąć select data bits 3. Tu DataBits, Insert DataBits 3, a tu będzie oczywiście 1. Tak, teraz się zgadza, tutaj musimy jeszcze zanegować, bramka negacji też ma, musi mieć 3 bity. No i okej, tu sobie podpinamy tą negację, jest ok. MSB miał iść na sygnał sterujący, to podpinamy go na sterowanie i wychodzimy. Dalej, z MUX-a mamy rozszerzyć przez MSB dwukrotne na 5 bitów i do addera, w sensie do sumatora, który będzie 5-bitowy. Dołączyć właśnie takie coś. No dobra, no to co my zrobimy, to znowu dajmy sobie tu jakiś splitter. On będzie 3x3. I od razu go skopiujemy, żeby dać 5x5. Będzie 5x5. Oczywiście tam jest niby coś takiego jak extender, ale myślę, że tak też możemy to szybko i sprawnie zrobić. Więc jedziemy to tak. Jak ty to obracasz? Jakieś klawiaturę, jakiś skrót klawiszowy? Tak, strzałkami. Strzałkami, po prostu strzałkami. Okej, dzięki. Dobra. Coś takiego jest i to idziemy do addera, ma iść do naszego sumatora. To wchodzi do sumatora, a MSB miał też iść, z tego co pamiętam, na wejście C, które występuje tam na górze, więc to może nie będzie ładnie wyglądało, ale okej. A gdy ty nam przyślesz potem ten plik tego układu? Jasne, mogę. Dobra, i to miało iść nam do jakiegoś rejestru, który jest w memory. Wrzucamy register.
Tu jest zapis. Oczywiście rejestr też musi być teraz 5-bitowy. I ten rejestr ma iść na drugie wyjście sumatora. OK. Co tu jeszcze mamy? Tu chyba na razie tyle. Zobaczmy, co jest dalej. Rejestr i to w sumie tyle. Jeszcze tylko rejestr na wyjście. I to jest układ wykonawczy. Rejestr 5 bitów. Podpinamy. Jest GIS. ROM. To jest rejestr w sensie wyświetlający wynik, nie? Tak, no. Okej. Okay. Dobra, jedziemy z ROMem. I teraz jak to wygląda w LogiSimie? Mamy Edit Contest. Oczywiście jest tego za dużo, bo najpierw musimy wybrać, ile jest bitów adresowych. W naszym wypadku były 3 bity adresowe. I całość, długa ta szyna cała, która nam tu powstała, ma 4 operacji, 2 warunku, czyli 6 i 3, czyli 9 łącznie. No to wybieramy sobie data bits with 9. Dobra. Generalnie tu się często zacinają w tym te ROMy, ale to jest nieistotne. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli coś, czyżby było za mało? Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. A nie, będzie git, nieważne. No i teraz tak, musimy sobie odpalić coś takiego jak kalkulator. Jeżeli nam się nie chce tego robić oczywiście ręcznie. No i na szybko musimy przeliczyć te liczby po kolei. Stanie 0 mamy 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ktoś może mi je dyktować po kolei, wiecie? Myślę, że będzie trochę szybciej, jak będziecie mi dyktować. Ty, czekaj, czekaj. Jak ty zmieniłeś kalkulator na programisty? Tu masz, rozszerzasz, masz programisty. O kur... Jak ty pisałeś kolokwia z Pipru? No co, na kartce? Ja też na kartce. Ja no, oszuści. Wiesz, że ja... Wiesz, że ja też pomimo posiadania tego kalkulatora też korzystam z kartki. Nie, ja nie ufam mojemu. Dobra. 2C. Jedziemy dalej. Powstało 2C. Co mamy tu jeszcze? 2C. Dobra, dalej. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Będziecie mi to dyktować? Proszę. Nie chce mi się tak skakać. Niemiec, dyktuj mi kalkulator, proszę. Drugi, pierwszy stan. Ja na kartce liczę. Pierwszy stan, ale podyktuj, Boże. Ta, ale chłopie, czekaj, pierwszy stan, co ty ode mnie chcesz, człowieku? Chcemy zmontować układ, żeby zobaczył, czy działał, więc dyktuj. Patrz, jak tu masz sobie stany, to dyktuj mi po kolei cyferki. Dobra, tak, no. Tak, w wierszu. No. Mów, jak poczekaj, będziesz gotowy. Poczekaj. Stan zerowy już masz? Tak, zerowy mam, pierwszy jedziesz. 001. No. 0010. 0010, no. 01. 01, dobra, poczekaj. To jest hex 49. Czyli wpisujemy 49. Jedziemy dalej, no. 000. No. 0111. 0111. 00. 00. Dobra, 1C. Kontrolujcie go tam ktoś, proszę. Okej, dawaj dalej. 011. 011. 0001. 0001. 10. 10. Okej, C6. C6, dawaj dalej. 100. 100. 0010. 0010. 01. 01. Dobra, 109. 109. OK, clear, dawaj. 000. No. 0111. 0111. 00. 00. 1C znowu. Teraz. OK. 1C, dobra. No. 110. 110. 0001. 0001. 10. 10. 180. To? Dobra. Nie, za szybko, sorry. Poczekaj, czyli jeszcze raz na poprzedni. 1100001110. Kurwa, no. Dobra, 186. Ja ci dyktuję trójką, czwórką i dwójką. I grupami. Dobra, dawaj. 000.
0, 0, 0. A, poczekaj, clear. Jeszcze raz. 0, 0, 0, no. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, no. 1, 1. 1, 1. Dobra, F. Okej, okay, koniec. To był ostatni, prawda? Okej, okay, to zamykamy. To musimy sklonować, bo się nie zapisało. Już w sklonowanym będzie zapisane. I to jest właśnie ten nasz to nasze dziadostwo. Tu robimy sobie splittera. Już ci pokazuję. Jest 9 na splitterze musimy dać. Wejście, 9 na wyjściu. I to jest właśnie ten nasz sygnał. I teraz tak. Trzy pierwsze, najbardziej znaczące, to był ten adres. No to bierzemy sobie trzy najbardziej znaczące i to jest adres. Następnie dwa ostatnie to był warunek. A co jest? Dobra, tu jest warunek, w ten sposób muszę to zrobić. A te pozostałe to są operacje poszczególne. I teraz tak, z tego co pamiętam, to było zerowanie, w sensie ładowanie licznika. To było zerowanie i to będzie zaraz szło na sens i ACK. Ty czekaj, a walnąłeś tu jakieś w ogóle... Czemu jakby to są te właśnie jakieś litery, czy co to jest? W sensie patrz, walnąłeś tego krzyżaka takiego i później później 0,1 walnąłeś w krzyżaka znowu. Poczekaj. Dobra, za sekundę odpowiem, muszę iść do toalety, okej? Okay? Także ze dwóch. Okej. Pewnie nie wie. Wszystko, wcale nie. To mój kolega. A i to wszystko mnie trzeba zrobić w godzinę, czy na egzaminie nie będzie już w Logisimie? Nie, w Logisimie nie. Nie, Logisima nie. Tylko no nie. Tak jakby być gotowe do wsadzenia do Logisima. I to w godzinę wszystko. Przesunamy. Nie, no tak całkiem gotowe to nie, bo w Logisimie trochę te liczniki są zjebane, ale... Mam pytanie odnośnie tych liczb w U2. Jeżeli na przykład liczba jest ujemna i na początku dodajemy dowolną ilość jedynek, to wartość tej liczby nie zmienia się, tak? Ale że jak dodajemy dowolną ilość jedynek? Że po prostu... Na przykład jest liczba wpisana w U2 1, 0, 1. I czy na przykład liczba 1101 no, będzie ta sama? Tak? To będzie to samo. Tak. Dobrze. Dobra, powrócimy. Ale to tylko wtedy, jak jest one ujemne, nie? Czyli jak bit znak jest równy 1. No tak, 1, 0, 1. No jak dopiszesz jedynki, to tak, a jak jest 0, no to 0 musisz dopisać. Okej. Okay. Okej. Okay. Z przodu się dopisuje jedynkę wtedy, to? W sensie jak się rozszerza z lewej strony, no. No, o to mi chodziło, dzięki. Chyba jak na końcu, to jakby mnożymy liczbę na 2, tak? Przez 2. Dajemy 0. Tak, wtedy czyli... mnożymy... Na końcu. Wtedy tak. Mnożymy razy 2. To się z przodu. Dajemy je... No z prawej jak strony. Zero na... No tak, na z prawej. Końcu, no z prawej strony. Jest znaczący bit. O, pięknie powiedziane. Bo najmłodszy. Little Endian. Little Endian, dokładnie. Dobra. Generalnie to też działa tak. Możemy dalej? Halo? Możemy. Śmiało. Krystian nie słychać, czy nie wiem, czy coś mówisz, ale... Jak mnie nie słychać? Słychać mnie. Mówią, odpowiadają mi na pytania, to jak mnie nie słychać? Idź stąd, nie mogę. Znęcasz się psychicznie nade mną po prostu. Bo mi nie dobra, to realizujemy bo tak. Mi nie odpowiedziałeś. To realizujemy tak, że tu mamy sobie licznik
Tu jest adres i on jest podany na wejście licznika. I teraz to będziemy robić... Oj, dupa. To będziemy robić tak, że tutaj mamy wejście load i ono musi być wtedy tylko, kiedy nie będzie spełniony warunek. To będzie odpowiadało temu else coś tam. No wiecie, w sensie to będzie odpowiadało temu, tej sytuacji takiej... Co to jest? Czemu to nie działa? Chwila. Nie, rozmiar licznika jest domyślnie na 8 ustawiony. Tak, ale ustawiłem go już na 3. Chyba na buki nie ma żadnych wejść, nie? Ja wiem, ale chodzi mi, bo tutaj krzyczy o rozmiar. Czyli tu musi być 3. Bo próbujesz zanegować jakąś liczbę, która ma kilka bitów, być może. Tak, ale na nocie też dam 3. To jest kwestia tego, że MUX produkuje dwubitową liczbę, a nie jedną, więc tutaj select bits 1 też nie może być. Tutaj będzie select bits 2, data bits 1 po prostu. O, dobra, w ten sposób. 1, sorry, tutaj będzie data bits, ile ja tam potrzebuję, 3 bitów. To tu teraz będzie 3 i tu mamy 3, a tu co krzyczy? Że jest 3, a tu jest ile? A, bo tu musi być pojedynczy. Nie, dobra, to nieważne. Tu musi iść mu pojedynczy. To będzie 1. I tu będzie 1. Data bits 1. Okej, okay, teraz działa. Sorry. No, więc to działa tak, że teraz tutaj mamy te warunki i one będą sterować MUX-em. Tutaj będziemy mieć sygnały jakieś sterujące. Czyli ten true, sync i tak dalej. Znaczy sygnały inaczej, nie sterujące, tylko te warunki właśnie. Tam był sync bodajże, no to ten sync tak, jak my to mieliśmy sobie zakodowane. 0,0 to było true, no to na 0,0 musimy podać constant 1. Znajdźmy sobie constant 1. No to to podajemy właśnie tutaj na 0. Dalej, dla 0,1 był sync, no to dla 0,1 podajemy, tu będzie sync, to będzie sync. Dalej, negacja synka na to miejsce, no to wrzucamy to sobie tutaj i tutaj jeszcze constant 0, bo to odpowiadało temu naszemu false. Tak, tylko tu mamy mieć 0. Tak, czyli teraz to działa tak, że tutaj jest podawany warunek, jeżeli ten warunek jest prawdziwy, to tutaj pojawi się jedynka. Czyli nie załadujemy adresu w to miejsce, nie? Bo tu idzie adres. Skoro nie załadujemy, to my musimy zrobić counta, czyli że liczymy jakby do góry, nie? Count when 1 increment. No jakby wiecie, że do góry idzie. A to idzie tu sobie na wejście, o. I w ten sposób właśnie, o, jesteśmy w stanie zerowym. No i gdy warunek będzie spełniony, no to będziemy szli o 1 w górę. A gdy nie będzie spełniony, no to będziemy na licznik, czyli zaloadowany ten adres, który tu wcześniej zakodowaliśmy i on od razu sobie pójdzie w to miejsce i nasz ROM skoczy do tego adresu. A to, co tutaj powstanie, no to właśnie zrobimy sobie ten, gdzie to jest, wirings, gates, o, gates, tu sobie zrobimy ten ACK essence. To musi być na dwa, znaczy dwa wejścia. Ctrl D. Jedno wchodzi w to miejsce. Drugie wchodzi w to miejsce. I odpowiednio na swoje odpowiednie bramki. Tak. Coś takiego. I ten powinien odpowiadać naszemu ACK. No i sprawdzamy teraz, czy nasz układ będzie działał. Przynajmniej tak wydaje mi się, że powinien. No to tak, wymyślmy jakąś sytuację. Weźmy sobie liczbę, najpierw może jakąś prostą. Liczbę 3. Teraz nasz układ powinien ją zaakceptować. My musimy dać synka. A, dobra, dupa. Jeszcze musimy zegar podpiąć. Gdzie my mamy zegar? Input, output, button. I zegar musi iść oczywiście do rejestru. Clock value updates.
Gdzie my mamy zegar? Tylko tu mamy zegar, w jednym miejscu mamy zegar. No najwyraźniej. Tak, bo tutaj to nie jest zegar, tylko to jest value update, some trigger, czyli że my chcemy tu loada zrobić, to jest tak naprawdę load. OK, to jest enable, no to jest tak jakby load to wejście, no OK. No to mamy gotową liczbę, trójkę, ustawiamy sygnał na 1, na sync, no i puszczamy zegar, OK, skoczył, pobrał liczbę, zobaczcie, że liczba nie załadowała się. Dlaczego się nie załadowała w tym stanie? Dobra, teraz tu powinna być załadowana liczba i coś się zjebało. Teraz pytanie co? Ten sygnał nie poszedł. A, podpięliśmy w ogóle te sygnały? No, podpięliśmy. To jest reset i nie zrobił się load. A czy reset się zrobił? O, to jest pytanie też. Dobra, wyłączmy to. OK. Zobaczmy, czy skacze nam po ROMie. No, skacze po ROMie, prawidłowo skacze. O, teraz się dopiero zrobił, zapisała się liczba. Coś chyba odwrotnie jest podpięte. To jest chyba odwrotnie podpięte. Najpierw się ładuje, a potem się resetuje. Zobaczmy, czy teraz zadziała. OK, więc jeszcze raz. Jeden, przejdźmy przez wszystkie, aż dojdziemy do zera. OK. Licznik wyzerowany. Jest wszystko spoko. Ustawiliśmy liczbę 3. Teraz OK. Jesteśmy na ACK. OK. Tu już widzę, że jest odwrotnie też ACK podpięty. ACK powinien być w tym momencie 0, bo on jeszcze nie powinien być ustawiony. Dobra. No i teraz tak. Jesteśmy po wyzerowanym rejestrze. ACK jest na 0. Ustawiamy liczbę 3. Ustawiliśmy, dajemy synth na 1, puszczamy. Jedziemy do stanu trzeciego, liczba się zapisała. Czekamy, aż ACK będzie 1, jest 1. OK, spoko, mamy taką informację. Tu sobie puszczamy, wyzerował się ACK. Teraz to nam czeka na podanie drugiej liczby w tym momencie. Podajemy drugą, podajemy sobie, nie wiem, 3 minus ile to będzie? Minus 8, minus 2, czyli minus 6, czyli minus 5. Czyli 3 minus 5 powinniśmy otrzymać minus 2 na końcu. No dobra, ustawiliśmy, puszczamy tą liczbę. OK, liczba według tego powinna być gotowa do zabrania i chyba nie jest. Powinno być minus 2. OK, czy coś źle podpiliśmy jeszcze, czy co by się wydarzyło? A czekaj, jaką funkcję ma ten guzik tutaj przy liczniku adresowym? Zegara. A, okej. Okay. To jest zegar, dobra. O tej mamy 3. Okej, 0 minus. To zadziałało, bo tu się pojawiła liczba, ale w drugiej nie pobrało jej drugi raz, tak jakby. Tylko się wyzerował gdzieś zegar. Okej, teraz coś tam się zmieniło w tym rejestrze. A nie, dobra, teraz zadziałało. Jest 1,1. To znaczy, że liczba jest gotowa do odczytu. I faktycznie było, co to jest, minus. My podaliśmy minus 3, wzięliśmy minus 3 i powinniśmy otrzymać minus 6. Minus 8. Dupa. Dobrze ja mówię? Tak było? Nie, było, że podawaliśmy trójkę i później minus 5. Się mylę. Czyli minus 2. Dobra, jeszcze raz, wyzerowaliśmy. Podajmy trójkę, faktycznie. Podajemy. Zapisała się, jest OK. Jest 1,1. Puszczamy na 0. Zapisała się trójka. Dodajmy teraz minus 7, powiedzmy. To będzie minus 4 finalnie. Powinniśmy dojść do minus 4. OK. Coś tam się wykonuje. OK, czy to jest minus 4? Minus 8. Plus 4, czyli minus 4, no i dobra, jest minus 2, czyli coś jest nie tak. Było 3 na pewno? Nie, no czekaj, jak ty to liczysz? Jeszcze raz. Jedynka.
Ej, bo to jest 5-bitowa szyna już teraz. Tak, to jest W2. To, co mam tu, jest U2, a tu jest znak modu, czyli... No to czekaj. To a nie, dobra, to jest znak modu, czyli mamy... No tak, 3 minus 7. Czyli minus 4 powinno być. To, co tu jest, jest U2. No, no to pierwsza liczba to jest znak minus. Nie. Później jest... Znaczy tak, jakby, dobra, no. Jakbyś policzyłeś, że ta pierwsza po lewej to jest minus 8, ale to nie będzie minus 8. Nie, minus 16, masz rację. Minus 16, 8. Teraz się zgadza, jest minus 4, nieważne, bo na 5 nie. No nie, to git jest, to się zgadza. Puszczamy, powinno wyzerować, wyzerowało. No to inny jakiś przykład, dajcie jakiś przykład. Liczbę nie wiem. 5? Dobra, i wydaje mi się... Dobra, dodamy 5 do 5. Ok, daje nam informację, że jest git. I czy 5 plus 5 dało nam liczbę 10? 8 i 2, 10. Jest ok. Tylko z tego, co mi się wydaje, no, zjebał się ACK. Nie zadziała. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest zjebane ACK w końcu chyba. Czy nie? 0. Tak. Albo i nie. Jednak chyba jest git. Tak. 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 No dobra, jednak jest ok, nieważne. Czyli skończyliśmy. To jest finalne działanie programu. Jakieś pytanie może do niego macie? Wklej go na tablicę, jeśli... No dobra, wklejam go na tablicę. Dziękuję. To teraz się okazało, że możemy podstawić sobie... Nie będzie tego hazardu, co nie? No wyszło na to, że nie, bo nawet Lodzic nie krzyczał, chyba by krzyczał w sumie wtedy. No dobrze. To dzięki. Ej, a ta długość słowa mikrorozkazowego to ile tam było w końcu? Wyszło 9, bo to bierzemy stąd, z tej tabelki. Adres 3, operacja 4, warunek 6, czyli łącznie mamy 9. Ale czy my na sesji też nie powinniśmy rozrysowywać tego układu sterującego, czyli tego multiplexera i licznika? To wydaje mi się, że tak czytałeś polecenie. Nie, to nie ma. W tym drugim poleceniu jest. A czy ta długość słowa nie powinna być w heksadecymalnym? Co to ma znaczenie? Nie, chyba po co? Długość słowa to liczba bitów. Poddać liczbę bitów słowa mikrorozkazowego. To liczba bitów to jest 9. No tak. Nie, bo masz napisać tylko program i podać liczbę bitów, więc wydaje mi się, że nie trzeba rozrysowywać. Akurat w tym zadaniu. W tym drugim może faktycznie trzeba. No, mamy zaprojektować mikroprogramowalny układ sterujący, czyli trzeba by to było rozrysować. No ale to działa tak samo, jak wam tam pokazałem, nie? Dobra, zróbmy ten jeden przykład jeszcze. Najlepiej może, jakby ktoś spróbował. A można najpierw wrócić się do tego poprzedniego układu wykonawczego. Dlaczego? No ten, mam pytanie do tego poprzedniego układu wykonawczego, z tego poprzedniego. Ten sygnał w C, w tym sumatorze. No. Tak? On jakby dodaje jedynkę, ale właśnie do czego? Do wyniku czy do... Tak, no tak. To jest to tak jakby, nie wiem, jak siedzi sobie w sumatorze 0, 1, 0, to jest tak jakby plus 0, 0, 1. Dodaje jedynkę. Zwykłe. To nie jest doklejenie, że ona dojdzie do początku, się doklei, tylko to jest do tego, co siedzi w sumatorze w danym momencie. Ona jakby dodaje jedynkę do tej liczby, która wchodzi jakby z tego multiplexera, czy właśnie po sumowaniu już tej liczby. I wydaje mi się, że nie ma znaczenia, czy doda się do tej, czy się doda już po sumowaniu tej. Plus 1 to będzie plus 1. Czy dodamy 6 plus 5, czy dodamy 5 plus 5 plus 1, to... A, no w sumie tak. Dobra. To wyjdzie to samo, nie? No tak, tak. Okej. Okay. Dobra. Wybiorę może kogoś do zadanka, co powiecie. Ja tak dla treningów mogę za coś porobić. Co? Okej. Okay. Jeszcze raz? Jakieś pytanie było chyba. Że ja tak do treningu mogę sobie porobić coś. No to dawaj.
No to dawaj, jak chcesz. Ten... Tu wiesz co, wkleiłem, możemy zrobić to z ubiegłego roku. Tym, tu będzie licznik właśnie, to będzie fajne chyba do przetrenowania. Jesteś na tablicy, czy? Jestem, tylko że ona tak jest trochę rozjechana. A. No dobra, to tu macham tym zadaniem. Ja ci trochę powiększę może. Akurat w międzyczasie sobie to wysłuchałem. No dobra, tam o ile wiem, on już jakiś prowizoryczną sieć działań robił, ale ja może i tak ją narysuję. Lepiej z tym całym przeplotem. No to możesz tak faktycznie ten, jak coś mogę wstawić, ale... Znaczy tak, tylko właśnie nie wiem jak to się pisze, nie wiem jak tutaj robić, nie wiem jak tu pisać za bardzo na tej tablicy, bo... A, dobra, okej. Okay. A jesteś jako gość, w sensie, czy masz konto tam? Znaczy no, zapisałem się przez Google. A, ale no to powinieneś móc pisać. Po lewej masz takie znaczy, różne przyrządy. Właśnie nie wiem co tu mam wybrać. Tak, no to aha, długopis pewno. I kolor. A, dobra. Wezmę jakąś grubość większą, okej. No dobra, no to zaczynamy od narysowania sieci działań, czyli przerysujmy to, co tam już było, ale dodajmy, ale musimy do tego dodać przeplot. O, tak. Czekaj, nie wiem gdzie chyba, a tu piszę, dobra, okej, okay. No, tak, musimy przerysować i dodać przeplot. Czyli ACK ustawiamy tutaj na 0, w osobnej klatce, tak jak on pokazywał, że lepiej to robić. No. Sprawdzamy, czy... Wynik już został wprowadzony. Jeżeli nie, to czekamy. A jeżeli jest, no to już, no to lecimy dalej. OK. Dobra i... O, co ja tu... Aha, dobra. Nieważne. No to teraz. No to w takim razie. Nie wiem, zakładamy, że mamy dodać więcej liczb niż 0, więc dodajemy te liczby do rejestru 1. Dekrementujemy licznik. A czy tu nie powinno być jeszcze sprawdzenia licznika najpierw? Chyba najpierw musiałbyś sprawdzić, czy licznik nie jest zerem. Znaczy, no tak on zrobił, ale jak próbowałem to tak robić, to tam potem miałem jakieś problemy przy nazywaniu stanów, żeby one zawsze były inkrementowalne. A, okej, okay, czyli masz jakiś inny pomysł, no dobra. Znaczy, bo mówię, zakładamy, że tych liczb do dodania, że ta zawartość tego licznika na początku jest większa niż 0. Więc tak jakby... No w sumie tak. Znaczy zawartość licznika zawsze jest 4, bo tu jest w poleceniu, że zawsze 4. A, no właśnie. Dodaje. No to... Sprawdzamy, czy licznik jest równy 0. Mhm. Tu już od razu widać, że będziemy musieli zegar dwufazowy zastosować. No. Jeżeli nie, to wtedy. No to wtedy ustawiamy ACK na 1, znak, że liczba jest wczytana i prosimy o nową.
Czyli no. ACK ustawiamy na 1. I czekamy, aż gościu wpisze nową liczbę i potwierdzi to znakiem sync. Znaczy jeszcze musimy zamknąć jeden cykl. Zabierze go, no właśnie, zabierze go, czyli zamykamy. Czyli czekamy, aż on ten sync zabierze. O. Mhm. Kiedy to się stanie? Wracamy w zasadzie na początek układu. Prawie że. No, prawie. Dokładnie. A konkretnie tu. Mhm. Natomiast jeżeli jest zerem, to wtedy do rejestru R2 dodajemy 6 razy R1, czyli R1. Dobra, teraz. Aha, no i ACK ustawiamy, możemy w tej samej klatce ACK ustawić na 1. Że wynik jest już gotowy. Okej, okay, a tu nie będzie kolejnej pętli? Czy nie musimy zrobić tak, jak on tam mówił, żeby te pętle były tak, że nad ACK zawsze? Jakby oddzielnie? Znaczy no, będzie, ale w tym wypadku chyba nie, bo ta pętla będzie dosyć mała, to ona będzie tylko tutaj. Więc tak jakby nie ma znaczenia, no jakby będziemy ładować do rejestru cały czas. No w sumie tak. Liczbę, ale co? I prosimy go, żeby zabrał sygnał sync. Zero i jeden. A możemy dodać 6 razy coś? To nie trzeba znowu jakieś pętli? Albo będziemy się w układzie wykonawczym się będziemy martwić. A, okej. Okay. No i tym bardziej możemy to rysować jakby w sensie zrealizować na sumatorach po prostu. Że kilka razy tam zsumować te same liczby, nie? No i wracamy na początek. To jest to z tym dopisywaniem zer z prawej, co nie? Tak, albo tak, zsumowaniem z samego z sobą, nie? Czyli możemy na przykład pomnożyć przez 4, dopisać sumując 2 zera i dodać 2 razy siebie początkowego, to będzie 6. No różne są takie triki właśnie na mnożenie. Generalnie on właśnie wspominał, że mnożenie liczby przez stałą to nie jest tam żaden algorytm, który mieliśmy, tylko po prostu właśnie na sumatorach się to robi. No i teraz musimy ponazywać już zawczasu. Mówiłeś, że tam na sumatorach się to robi? W sensie? Tak, no. Mnożenie liczby przez stałą? No, na sumatorach. A, bo ja to zrobiłem jednak, że po prostu ten dodaję ileś tam razy. Tak licznikiem. A. Ale to wydaje mi się, że jest o wiele cięższe. Bo właśnie wtedy jak masz licznik, to musisz w sieci działań coś tam o tym liczniku napisać. Znaczy wiem, tak. Tylko, no. Ale to potem jak będziecie montować, to pokażecie, jak to robi. Chyba, że po prostu brać sumatory po prostu i tyle. No nie do końca. Tam jest jeszcze jeden sposób na to. Bo zawsze będziemy domnażać jeszcze przez dodanie zer, zanim będziemy realizować sumatory. Bo 6 sumatorów to też nie będzie najlepszy pomysł. Ale no dobra, jakby okay, to się ogarnie później. Okay. Pogrubiłem trochę marker i nazywamy już zawczasu stany. Przed każdą klatką operacyjną musi być stan, oczywiście. S2. Tutaj jest S3. A dałoby się tutaj tak zrobić, że jakby ten licznik sprawdzasz przed nadpisaniem rejestru. Myślę, że sprawdzasz, czy licznik jest równy 0, no i jeżeli nie jest, to wtedy... W sensie wtedy byśmy mieli, bo ja też nie byłem pewien, bo wtedy byśmy mieli 2 sprawdzania pod rząd. Najpierw, czy sync jest równy 1, a potem, czy licznik jest równy 0. I nie
za bardzo wiedziałem, co z tego. No chyba jak się doda stan, jak się doda stan, który po prostu nie wykonuje żadnej operacji, to będzie już git. Można zrobić właśnie snopa po prostu. Wtedy nie ma tego, że dwufazowy zegar trzeba brać. Ale nie wiem, czy to jest taka korzyść. No tak, wystarczy dodać bramkę, w sensie tutaj się to zaznacza jako operację NOP, że not operation. No, tylko wtedy... dorobić na przykład tutaj. Mhm. Tylko wtedy chyba więcej tych stanów wyjdzie, bo trzeba będzie... Tak, no. Ale tak rozumiem. Tutaj mamy a czemu zero. Dopisujemy ten stan S4, a nie no S1? Musimy, bo tutaj jest no operation, czyli lecimy do S1. Bo... Jeżeli sygnał z tym będzie równy 0, to musimy przeskoczyć do S1, a w pamięci RAM tego nie zrobimy, bo nie napiszemy, że if coś tam go to 1, musimy zawsze iść do stanu O1 większego. Dlatego musimy tutaj dorobić taki pusty stan S4, w którym wpiszemy, że jeżeli if false, to nic nie rób, a if... Rozumiem. A else... Dobra, dzięki. Dalej, no. Okej, więc tak, tu jest S5, tu jest S5. Aha, no i jest 6 tutaj z tego samego powodu. Okej. Dobra, to już mamy chyba zrobione. Teraz trzeba się zająć układem wykonawczym. Wiemy już, że mamy dwa rejestry i jeden licznik. Także będę pisał z prawej strony tutaj. Mhm. I teraz tak. Mamy liczbę jakiś x, który nam tu wchodzi. Ona jest 3-bitowa. I będziemy ją dodawać do tego, co już było wcześniej w rejestrze. Więc tu już sobie zrobimy sumator. Tutaj zaraz ten rejestr pociągniemy. Tu jest rejestr pierwszy. Potem jego zawartość dodajemy tutaj. A tak jeszcze swoją drogą. Wydaje mi się, że jeszcze potrzebujemy na samym początku wyzerować rejestr drugi, też w sieci działań. Jak tu masz... Właśnie. A nie, dobra, bo to jest loud tylko. Dobra, już widzę. To jest to, co wcześniej Julka mówiła, że wynik ma się utrzymywać tak długo, aż nie dostaniemy kolejnego, więc nie możemy wyjść. Racja, nieważne. Nieważne. Okej, więc w każdym razie... I co teraz? Aha, no i musimy to teraz, potem musimy też zaprogramować pomnożenie tego licznika 6 razy. No. Co najłatwiej zrobić w taki sposób, że tutaj dodajemy 2 zera z przodu, czyli mnożymy to 4 razy. A nie z prawej? Chyba z prawej. No tak. No to tu jest to i z prawej są 2 zera. A, dobra, widzę, okej. Okay. A drugą... I tutaj mnożymy przez 2, czyli doklejamy z prawej strony 1, 0. I ładujemy to R do rejestru 2. A ten, to 0 z prawej strony, to po co? W sensie, bo ja nie wiem, jak to ten... Mnożymy to przez 2. Aha, dobra. To przez 2, to przez 4, czyli w sumie przez 6. I jeszcze mamy ten licznik. Czekaj, Szymon, jeszcze raz wytłumacz, jak ty to zrobiłeś, w sensie to mnożenie przez 6? Osobno rozbiłem to tak jakby na dwie szyny. Do jednej szyny dokleiłem 2 zera z przodu, czyli pomnożyłem przez 4. Do drugiej dokleiłem tylko 1 zero i pomnożyłem to przez 2. O. Aha, coś takiego. 6 razy. To potem jak będziesz montował to w Logisimie, to powiesz, dobra? To może okay. Mi się coś... O, w logistynie klejenie zer jest bardzo przyjemne akurat. Musisz jeszcze zera po lewej dopisać? Tak, ale zaraz o tym powiem troszeczkę więcej. Tutaj mamy licznik.
do którego wchodzi stała liczba 4. Dobra, poczekaj, jeżeli dobrze rozumiem, ty tam to rozpisałeś, że te 4x plus 2x równa się 6x, czyli poczekaj, rozwaliłeś to sobie na dwie szyny i z prawej dodałeś 2 zera do jednej, potem do drugiej szyny z prawej dałeś 1 zero, dodałeś. I no i to zsumowałeś, nie? Tak. Dobrze kapuje? Tak, tak, no, dokładnie. No dobra, dzięki. Oczywiście każdy rejestr ma wejście załadowania i wyzerowania. Chociaż w zasadzie tego rejestru drugiego my nie będziemy zerować, więc nie musimy mu dawać wejść, więc nie musimy tutaj żadnego sygnału dawać. Musimy tylko podpiąć je do jednego zegara. I tutaj będziemy dawali sygnał zanegowany, czyli kółko. No a tutaj w wersji prostej wchodzimy. Ok, i teraz właśnie pomówmy o szerokości danych. Wiemy, że ta liczba jest 3-bitowa. W tym rejestrze teraz musimy policzyć, jaka będzie maksymalna liczba. No, maksymalna liczba w kodzie NKB 3-bitowa to jest 7, zatem maksymalna liczba w tym rejestrze to jest 4 razy 7, czyli 28. Do zapisania 28 potrzeba 5 bitów. Ponieważ w Logisimie, jakbyśmy chcieli to montować, to one wszystkie muszą mieć taki sam rozmiar, no to musimy tutaj, żeby mieć 5 bitów, to musimy tutaj mieć 2 zera. Dlatego, że tutaj to, co wchodzi, może mieć 5 bitów, to, co z niego wyjdzie, też będzie miało 5 bitów. I tutaj też 5 bitów. Teraz jakbyśmy chcieli to przez 6 pomnożyć, czyli ile jest L2, to ta maksymalna liczba to będzie 6 razy 28, czyli 168. Do zapisania tej liczby potrzeba 8 bitów. Ok. A więc skoro tu mamy 5 bitów, tu mamy 6 bit 0, 7 bit 0, to potrzebujemy jeszcze jednego zera z lewej strony, które nam nie zmieni wartości. A tutaj mamy, tutaj jest 5, oczywiście, to zapiszmy. I tutaj też oczywiście musi mieć 8 bitów, nie? Żeby na wyjściu było 8. Dlatego jak tu było 5, to tu doklejamy 6, 0, 7, 0, to tu musi być 8. Tutaj mamy 6 bit 0, to musimy 2 zera dorobić. OK. Tutaj dostajemy 8 na wyjściu, tak jak powinno być. No i co? I chyba tyle. Teraz jeszcze sygnały tu ponazywajmy. Na przykład tu jakieś S0, tutaj S1, S2. Tutaj S3, S4, tutaj W0 jako warunek, że w liczniku mamy wartość 0. Aha, no i jeszcze musimy dorobić do sygnału ACK przyrzutnik nie S, nie R. Tak kurczę trochę. Te wasze nazwiska przy kursorach mi zasłaniają, ale jakoś dam radę. Szymon, możesz sobie wyłączyć kursory, żebyś ich nie widział. W prawym górnym rogu, jak masz listę osób, to jest taka niebieska strzałka. O, super, dobra, dzięki. I tutaj będzie S5. A tutaj S6. Teraz dobrze je policzyłem, że powinno być. Dobrze policzyłem? Chyba dobrze. No,
No to teraz co? To jedziemy z mikroprogramem w takim razie. Czyli patrzymy jeszcze raz na tę naszą sieć działań, co robimy w poszczególnym stanie. I widzimy, że, może będę napisał u góry, widzimy, że w stanie 0. Zerujemy rejestr, czyli da się tutaj. Zobaczę, jak to wygląda, jak komentarz spróbuję napisać. Numer 1. Jak to wygląda? A, okej, okay, nieważne. Dobra, czyli w stanie 0. Zerujemy ten rejestr pierwszy i ładujemy do licznika tą naszą czwórkę, nie? Muszę wam zrzucić tu się nas trochę do góry, bo się chyba nie zmieścisz w pionie. Złapię to i czekaj, przeniosę trochę tak. Dobra. Teraz powinien być git. O. To i tak mam to w zeszycie, więc spoko. I teraz, i co my tutaj robimy? No zawsze, niezależnie co się stanie, idziemy do stanu 1. If true, go to 1, else, go to, tu kreskę dajemy, w stanie pierwszym patrzymy, co robiliśmy. W stanie pierwszym zerowaliśmy ACK i jeżeli sygnał synth był równy 1, to szliśmy do S2, a jeżeli nie, to cały czas kręciliśmy się w stanie pierwszym, więc ACK ustawiamy na 0 i jeżeli, czyli if synth go to 2, else go to 1. W dwójce z kolei, co robiliśmy w dwójce? Dodawaliśmy do rejestru X1, czyli po prostu ładowaliśmy go i dekrementowaliśmy nasz licznik, zatem LD. Jak chcesz, mogę pisać, bo mam ten tablet, a ty chyba się męczysz na myszce. To możesz mi dyktować, no, ja będę pisał. Męczę się. Dobry, w sumie lepszy pomysł. No to... Dobra. Load R1, RAY 1. Load RAY 1. Dobra, tylko powiększę trochę sobie. Load RAY 1, dobra. I countdown licz. I dekrementujemy nasz licznik. Okej, okay, countdown licz. If... I co tam jest za warunek? No, jeżeli nieprawdą jest, że licznik jest równy 0, czyli if not W0 na przykład. Dobra, if W0, tak, napiszę, if W0 kreska. Okay. Go to. Go to 3. Mhm, let's go to. No i widzimy, że aha. Go to 5, bo ja mam w zeszycie inaczej podnumerowany. No jeżeli 5. Jest, to wtedy tutaj mamy, widzimy, można przeczytać generalnie. Teraz w stanie trzecim mamy ACK ustawiamy na 1. ACK na 1. Dobra. Jeżeli synth jest równy 0, czyli if not synth po prostu. If not synth, go to... Dobra, idziemy do czwórki. Mhm, else. A no to kręcimy się w kółko, czyli idziemy do trójki. No dobra, okej. Okay. Farto. Czwórka to była pusta klatka, czyli nop. Okej, okay, mamy nopa i if. Czyli if false, then kreska, czyli po prostu okay. Else go to 1.
Czyli, czyli idziemy na początek programu. Tak jakby. Dobra, piąty. W piątce ładujemy rejestr drugi, czyli load array 2. Dobra. I ACK ustawiamy na 1. Okej. ACK na 1, dobra. I if? If not since. Dobra. Go to 6. A else go to 5. Czyli znowu się kręcimy w kółko. No dobra, i 6. 6 to była nop. A, to jest ten finalny nop, dobra. Tak, czyli i... false ten kreska, else go to 0. A, tu den w ogóle gubiłem, den kreska. A, to tam. Else go to 0. No i dobra. No to mamy nasz mikroprogram. Tu tak jeszcze jest. Napiszę na szybko może te zakodowane stany, w sensie adresy 00. Nie potrzebujemy trzech, no nie? Dobra. 001, 010, 011, 100, 101 i co tu jeszcze mamy? 110. Dobra. Musimy też warunki zakodować, bo to też jest Dobra, dobra. No to warunki mamy tak, co my tym mamy. To po lewej może napiszę te warunki. Mamy true, since, true, since, not w0, not w0, nie since chyba not tam since, był. Not since, tak. I false. I false, no. Aj kurde, niewiele brakowało, byśmy się na czterech zmieścili. No niestety. Dobra, machamy. 0, 1, 1 i false. Co to jest? 100. Dobra. No i jeszcze te sterowanie, nie? Ile tu mamy? 6 sygnałów sterujących. 7, bo numerujemy od 0. A. No ale tak. No to w takim razie ułóżmy naszą pamięć ROM. Aha, w stanie... Już tak zapiszę może. A, no dobra, okej, okej. To w... No to w stanie S0 musimy wyzerować. Co my robimy? Zerujemy rejestr pierwszy, a do tego służy sygnał. Do tego służy sygnał. Jaki? Dobra, pewnie tutaj patrzę. S1, czyli S1 na jedynkę. Dobra, dobra, już sekunda. Tylko przeniosłem sobie wyżej trochę tą tabelę. S1 na 1, dobra. A reszta poza ostatnimi dwoma nazwami. Bo jeszcze, jeszcze w tym stanie ładujemy licznik, czyli S4 też musimy ustawić na 1. Dobra. Esencja CK na jedynki, nie? Nie S i nie R. No tak. Dobra, dobra. No to stan pierwszy. Tutaj ACK ustawiamy na 0, zatem teraz właśnie trzeba się dobrze zastanowić, jak to z tymi sygnałami ma być, bo one teoretycznie są zanegowane. No dobra, czyli normalnie by było reset na 1, a set na 0, to teraz będzie odwrotnie, set na 1, reset na 0, czyli 6 na 1, 5 na 0. Mhm. No to akurat w sensie no, dobre do zakodowania. To nie ma znaczenia. No, bez znaczenia. Dodamy dwie bramki not najwyżej. No, no i to wszystko. W sumie reszta, resztę ustawiamy na 0. Dobra, dobra. Co tam jest w stanie drugim? Tutaj ładujemy R1, czyli do tego służy sygnał chyba 0. Dobra. I dekrementujemy licznik, czyli sygnał S3. Dobra. I tu bez zmian. Dobra, jedziemy dalej. Trzeci. Tutaj ACK ustawiamy na 1. ACK na 1, czyli tu będzie teraz odwrotnie. To będzie 1, 0, ok. Coś jeszcze?
Nie, to wszystko tutaj. Dobra. Czwórka to jest NOP, czyli... Okej. Czyli tylko 1-1 będzie na końcu. Okej, spoko. Mhm. Tak, czyli 0-0-0-0-0-0 i tu dwie jedynki. No dobra. No a w piątce ładujemy rejestr drugi, czyli S2 na 1. Dobra, S2 na 1. I ACK ustawiamy na 1, czyli... Czyli tak jak na początku, czyli 0-1, dobra. No i szósty stan to jest NOP, czyli, czyli dwie jedynki na końcu tylko będą. Dobra, dwie jedynki na końcu, reszta 0. No i spoko, i mamy sobie nasze operacje rozpisane. No i teraz to, co by trzeba było zrobić, to napisać ten ROM, czyli wziąć sobie najpierw adresy, potem operacje i na końcu warunki i to zakodować. Należy pamiętać, że bity najbardziej znaczące są z lewej strony, a bity najmniej z prawej, a u nas jest odwrotnie. No. No to taki szczegół w zasadzie. Chociaż nie, to nie ma znaczenia, przecież my je możemy łączyć jak chcemy. To sorry, nieważne. No, no. Dobra, czy chcemy je montować do Logitima? Pytanie do ludzi teraz bardziej. Halo, halo. Ludu ulicy, powiedzcie mi, chcemy to montować w Logitimie? Nie, już nie montuję. Nie trzeba. No, ale no. Właśnie, czy tam nie trzeba było jeszcze zrobić automatu sterującego? Czy czegoś takiego? No to ROM jakby polecenie? Będzie to robić. Poczekaj, już patrzę na polecenie. Znaczy no to ROM, licznik adresowy, ten multiplexer z warunkami tam wchodzą w skład. O, przypisać stan automatu sterującego typu mura. To nie trzeba zrobić tej tabeli automatu sterującego i tak dalej. To co było tam na wykładzie 12 jest. Przypisać to jakby stany? My to zrobiliśmy, tylko w inny sposób. Stan teraz... automatu sterującego. Ale nie, no to jest to przypisanie stanów przed klatkami operacyjnymi. To jest to, że 0, 1, 2, 3 i ten. To jest chyba właśnie. No właśnie, tak, no bo to są te stany w automacie sterującym, tylko że nasz automat jest realizowany na ROMie. Dlatego i to są te stany tu w ROMie. 0, 1, to są przypisane stany. A. 2. Tak, bo generalnie dobra, mamy to też jeśli info jest coś o ROMie. Takiego, to trzeba taką tabelkę narysować, czy nie? Nie, to jest tu mamy, patrz, zobacz, w tym. A ty, o czym ty mówisz, to jest jakbyśmy realizowali to na tych, jak się nazywał ten drugi sposób? Rozdzielacz sterujący? No właśnie, rozdzielacz sterujący. Ale to jest... Jeszcze się dowiedziałem o tym. To jest albo ROM, albo to się zawsze robi, a że tu mamy i tak określić zawartość ROM, czyli i tak tworzymy ROM, no to nie każą nam robić i tego, i tego. Dobra, w sensie dobra. Te stany to są to stąd. To jest po prostu coś, osobna czynność, a nie coś w zamian, więc... Dobra. Co z tym rozdzielaczem sterującym ogólnie? W sensie być może będzie na egzaminie, że na przykład mamy to zrealizować na rozdzielaczu i... No właśnie. No i teraz tak. Tego się boję. Co musimy wtedy zrobić? Już szukamy tego. W... 12 może być? Myślicie? Nie, 12 to 6. To jest 11. To już odpalamy to i będziemy szukać. Po 11. O! Coś tu mamy. Kodowanie rozdzielacza, układ wykonawczy. Tabela automatu sterującego. A tam 6 przerzuta, że zamiast stanów dodajemy przerzutniki typu D. No, no. Poczekajcie. Powklejam wam to na tablicę i będziemy je rozkminiać. Mamy sobie coś takiego. Tabela automatu sterującego. Idąc dalej, co my tu mamy? Mamy tą tabelę właśnie, układ wykonawczy, bla, bla, bla. Okej. I mamy takie dwa slajdy jak kodowanie rozdzielacza sterującego. W kodzie 1 z N. I to wkleję tu niżej. Czyli ta tabela, która tam jest, to stany muszą być zakodowane w 1 z N. No i tu mamy te stany, co tu wyżej. To jest to samo. A, i tylko jeszcze pojawiły się sygnały sterowania, też zakodowane w jakiś tam określony sposób. To chyba też był jakoś oddzielny slajd. Tak, no. Dokładnie tu się to wydarzyło. Jeszcze przed tym, to oddzielę trochę.
Więc mamy tak. Najpierw sobie robimy taką tabelkę, że co się dzieje w każdym stanie i to opisujemy ręcznie. Czyli to jest tak jakby ten mikroprogram, ale napisany prościej. Tak, spójrzcie na tą pierwszą tabelkę. Tu mamy stan, pod wpływem jakich wejść idziemy do jakiego stanu. Jakie to, skąd te wejścia, co to są za wejścia? A, tu jest, tu są te warunki jakieś. Akurat były sprawdzane dwa chyba. No, w danym miejscu były sprawdzane dwa, więc tak to powstało. Tutaj mamy kodowanie rozdzielacza i jest taki algorytm jak coś takiego. Tą naszą sieć działań, którą sobie robiliśmy na początku, wszystko co tam występuje, musimy zamienić na coś takiego. I dlatego wydaje mi się, że tego nie będzie, bo tu byśmy musieli każdą pierdołę, każdy stan na przykład zamieniać na przerzutnik typu D. Każdy warunek na jakieś takie gówno. Każdą operację na... Jest mega niewydajne w pierdzielaniu tylu przerzutników. No i co tu jeszcze mamy? Każde skrzyżowanie na coś takiego. No i on jak tu sobie to wykonał, to już tego to znajdę może. O, i to wygląda mniej więcej w ten sposób. Jak miał sobie sieć działań z początku, tu był jakiś start, operacja pierwsza, no to ta, tak, na starcie był stan pierwszy, to jest przerzutnik. Na W01 to jest jakaś tam sprawdzenie warunku, no to tutaj to miało być na coś takiego zamienione, na takie bramki jakieś dwie. I dlaczego tego tu nie ma? Halo. A, bo tu jeszcze jest zero oddzielnie chyba. Jesteśmy tu, no i tu jest niby jakiś tam... I wtedy, dobra, stany, i wtedy stany są na przerzutnikach. Tak, stany są na przerzutnikach, ale... Co jest tutaj innego jeszcze w działaniu? Później jak, no nie wiem. To my to nie wiem. Ja jakby powiem wam, że nie ogarniałem tego, jak to się robi na tych... No dobra, tu jakiś inny przykład. Bo jedyne, później o co chodzi? Mikroprogram piszemy tak samo później. Tu nie ma mikroprogramu w ogóle. Mikroprogram jest do ROM-u. No, ten układ nam steruje wszystkim właśnie, o to chodzi. Czyli co, ROM jest prostszy. Czyli to wtupcamy od razu do... Ja już wam pokażę jeszcze inny przykład. Co ja tam wkleim? Coś takiego. I wynik ma taki rozdzielacz sterujący. No i to właśnie chodzi o to, że teraz, jak to działa? To działa tak, że u nas do ROM-u wchodziły warunki, a tutaj te warunki wchodzą nam w tego typu połączenia jakieś. I tu jest za pomocą tego warunku decyzja, do którego stanu idziemy, czyli do którego, no wiecie, przerzutnika typu D idziemy. I to jest takie upośledzone w chuj działanie tego moim zdaniem, bo to jest strasznie, mam wrażenie, niepraktyczna rzecz, żeby tak to robić. I nie sądzę, że będziemy musieli robić to na rozdzielaczu sterującym. Naprawdę nie wiem, co będziemy się wydarzyć. No. W jakim celu jest ten stan czwarty na tym algorytmie po lewej? Tutaj, jeżeli widzisz kursor. Ten stan czwarty. No bo jesteśmy przed operacją. A, poczekaj, nie widzę kursora. Bo jesteśmy przed operacją. A, przed każdą operacją ma być stan. Dobra, mi się pomyliło, że nie ma warunku. Dobra, nieważne. Nie, nie, to przed operacjami. Przed operacjami. Dobra, mamy. Co chcielibyśmy jeszcze zrobić? Ja bym chciał przerwę, bo w gardle mi zaschło, że tak powiem, od tej godziny tam 14 czy któryś. Chcemy przerwę może? Czy... Przerwa na pewno. Dobra, a potem co będziemy robić? Co będziemy robić potem? Jakieś zadanka jeszcze z dysku, czy... Czy tej interakcyjności? Ja na przykład bym proponował asynchroniczny jakiś zrobić jeszcze. Jeszcze z jedną asynchroniczny dzisiaj. Jeszcze taką uwagę, bo w sumie nie wiem, jak tam chcecie w sumie, nie? No ja bym zrobił jednego asynchrona. No. To mi się wydaje, że jest najtrudniejsze z tych pozostałych rzeczy, oprócz tego właśnie, co teraz się zajmowaliśmy. No dobra, dobra. Ja się w sumie bardziej obawiam, że
może nawet nie rozdziacz sterujący, ale że ona stroluje i automat typu Milego nam da na przykład. Ale to też by było tragiczne. No to wtedy w drugim terminie piszesz, gościu, chyba, bo to... przez cały semestr robimy ten automat typu Mura i by wyjebali Milego na egzamin. No tak, no, pewnie, to tak by była przesada. Nie, jak wszyscy będą udawać, że nie zauważyli i piszą serio, mura, to nie tak, wstawisz. Oni też się nie kapną w muru. Oni też się nie kapną w muru. Wszyscy w murze, tak. Tak, i oni powiedzą, no dobra, może być i mur. Tak się skończy. Bo może być i mur. Ten w ogóle mur to Milego, to chyba do każdego byśmy się oddzielnie musieli uczyć. W sensie inaczej na pewno się robi. No tu wiemy na pewno, że w rozdzielaczach sterujących inaczej to na przykład wyglądało całe. I coś tam jeszcze było takiego, że mil inaczej. Wszędzie kurwa ten mil inaczej. Te grafy wyglądają inaczej. Że staną jeszcze przed klatką warunkową, a nie operacyjną. No, no. Wszędzie kurwa wszystko było inne. Wszystko było inne w tym milim. Więc ja bym nie szedł tą drogą. Nie szedłbym tą ścieżką, moim zdaniem. Ej, ale ten rozdzielacz sterujący to jest w sumie gotowe coś, co możemy sobie wstawić do tego? Nie, my to musimy... Co to w ogóle jest? To jest coś tak. Mamy sobie ROM i on jakby nam działa tak, znaczy ROM to jest oddzielna rzecz. I ROM działa tak, że tam wszystko jest wykonywane w tym ROMie. I po prostu jest odpowiednie sygnały są podawane. Rozdzielacz sterujący to jest, kurwa, jakby to opisać. Ja bym to opisał jako taki upośledzony ROM, który samemu sobie kleisz. To jest taki okej, to jest okej. Zastępuje samemu ROM sobie coś stworzysz, tak. Samemu sobie coś tworzysz i to ma działać jak ROM. Ale kurwa jest bez sensu. Skąd on ma wiedzieć, czy... Fajne. Czy na przykład tu, czy przechodzi tu, czy tu? To zależy od tego, co będzie... Kurwa, co tu jest? Tak, od warunku. To jest ten warunek, który też podawaliśmy do ROMu. I wtedy ROM wiedział, jaki sygnał podać. Tak samo ten sens. A czym jest W na przykład? W, no to tu gdzieś było chyba. Nie, w sensie to jest wycięte z prezentacji, to chyba było od licznika coś. Okay. Aha, dobra, czyli jakaś tam konkretna rzecz to tam była, spoko. Tak, no jakaś to jest jakieś coś ustalone, okej. Dobra, dobra. Dobra, to ta przerwa, do której zrobimy mniej więcej. Z pół godziny, chociaż proszę. Dobra. Dobrze, dobrze. Może nawet dłużej być. To ryba. Wystarczy, pół godziny wystarczy. Dobra. Za 20 możemy się spotkać. Kowalski! No! Ty wiesz co. Ja wiem co.